I jesteśmy znów tu. O, o to chodzi. chodzi. Jednak tęsknił człowiek. Jednak ten to jest miejsce nasze. Piotrkowska 79, niezmiennie zapraszamy. Po tygodniach, kiedy w czwartki grały poważne drużyny jak Legia, Jagiellonia, Wisła, czy ten czwarty Śląsk. <laughs> Przyszedł Śląsk, tydzień. pamiętajmy. Oszukany. oszukany. Szacunek dla oszukanych. Oszukany, totalnie. Ja powiem, kto jeszcze był tak oszukany, ale w swoim czasie. Powiemy nie w ten wtorek, tylko następny wtorek, najprawdopodobniej. 18 Bo jak nie wyjdzie, to trudno, ale 18, 18. powinniśmy powiedzieć, kto jeszcze oszukuje w polskiej piłce. Tak, a jest ta grupa liczna. Natomiast były poważne drużyny w czwartki, więc w czwartki spotykaliśmy się a to w biurze, a to gdzie indziej. Natomiast dzisiaj nie grała, znaczy wczoraj wieczorem nie grała żadna poważna drużyna, więc mogliśmy się spotkać tutaj. Był mecz polski też, mhm. ale tak mocno na niego nie czekałem. Znaczy, nie wiem jeszcze, co się wydarzyło w tym meczu, ale... O, że moje serce zabiło mocniej. Ja jednak to, puchary, ta ekstra klasa, ta pierwsza liga. To jest życie. Możecie generalnie, tak sobie pomyślałem, że możecie w komentarzach napisać w sumie pod, czy czekaliście mocno na reprezentację Polski. Tak? Na jakie wydarzenia w życiu czekaliście równie mocno na reprezentację Polski? Bo ja na reprezentację Polski czekałem równie mocno jak na wizytę u dentysty, którą odwlekam od półtora roku mniej więcej. I tak. Ja też długo nie czekam, czekam na tę reprezentację. Nie, śruby, wkręcane czwórki. Ej, no dobrze, to zamontowaliśmy. O, proszę tak przychodzić na kontrolę, tak co trzy co miesiące? No, dobrze, no. panie tak, tak. Które trzy miesiące? Trzy miesiące to długo. No, może chodziło o trzy stycznie. Za trzy stycznie przyjść do no, mnie. No że to nawet nie jest śmieszna historia, że człowiek lekceważy swoje zdrowie. No ale widzisz, przyszła wcześniej reprezentacja Polski. Na którą wszyscy czekali. I dalej dzieląc się moimi przemyśleniami, jeszcze przedmeczowymi meczowymi, bo to nagrywam przed meczem, zaraz, zaraz o meczu mm -hmm. też porozmawiamy, no to kurde bele nie czułem ekscytacji ani powołania mi mm. ani nie czułem ekscytacji tym, że o, przylecieli na zgrupowanie. Co więcej, był wtorek, niedawno, trzy dni temu był wtorek, i już wiadomo było, kto powołany, jak trening, już była konferencja, jedna, druga. Krzysztof w piątek powiedział, że jest w formie. I zgodnie z zasadami sztuki, życia, miałem środowy tekst do napisania. A, coś co o kadrze nam co tam ciekawego w kadrze się wydarzyło. No dobra, otwalmy tutaj wszystkie portale, zobaczymy, co, czy coś do skomentowania. No nie. Nie. No dobra, ale może ten mecz będzie ciekawy. Zobaczymy za chwilę, jak będziemy go omawiać. Tak, yy, to prawda, no, ale no kadra. No, jest spoko czasem, bo są trochę wolniejsze dni, ale nie Wiesz co, ja nie zdążyłem się stęskić jeszcze po tym euro. Bo jak sobie pomyślę, że są aż trzy zgrupowania tej jesieni, to myślę, że to jest naprawdę dużo. Jest to fajne, jak śledzisz tylko kadrę, ale jak śledzisz puchary, śledzisz ekstraklasę, to to jest dużo kadr. No. Dużo. Nie zdążyłem się zatęskić. Szczególnie, że były takie, takie momenty, w których sobie pomyślałem, o. Serce mocno zabije. Na przykład jak Mateusz Kowalczyk, Sensacyjnie powołany, wyjdzie na mur, ale nie wyszedł. Znalazł się poza kadrą. Znaczy, no, ja bym tak na przykład, 10 lat to bym się zatęsknił za kadrą. Ale nie masz tylu. Znaczy, jakby jej nie ma, nie grałeś. Jak tak jak jakbyś ty miał 10 lat. No, <noise> próbujesz spokojnie, wiesz. Szukał talentów teraz, wśród no, 11-latków na z Syrenki i tych innych i to była praca. No, u no ale dobra, bo nie ma co narzekać. Tak jest, jest kadra i fajnie gra na pewno. Pewnie na złość był taki mecz, że dużo do Tak, może tak być. Za chwilę przejdziemy do kadry. Mamy taki specjalny fast forward i sobie o tym o kadrze porozmawiamy. Ale nie tylko o kadrze, bo jak zwykle dużo się działo w polskich że Dużo takich fajnych, wesołych trochę pierdół. No bo to, że Marcin Gortat zorganizował przyjaciół z lat młodości mecz. 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 Trzeba się trochę ruszać. Jeśli to potoczyło źle. Ale to jest nauka z morałem, właśnie z morałem. Właśnie z morałem, tak. Znaczy, jest to baś z morałem, taka w pełnym znaczeniu słowa baśń z morałem, czyli no ktoś cierpi bardzo, no jest morał niby, ale za jaką cenę? Ale powiedz mi, dlaczego to jest zawsze Marcin Gortat? No, nie mam pojęcia, nie mam absolutnie pojęcia dlaczego, dlaczego to Marcin, ale znaczy cieszę się. Trochę mi smutno, a trochę się cieszę, że akurat mnie nie zaprosił na to granie orlikowe. A akurat tym razem nie. Ale nie będzie tylko o Gortat kampie na Bałutach. Porozmawiamy sobie między innymi o tym... Co motoru na dworcu robili? Tak? Ty nie wiesz, okay, ale nie ja już wiem, wiem, ale ja już... będziemy też rozmawiać o wędrującym bycie, wędrującym święcie, jakim jest święto Superpucharu Polski. A, nie, nie. nie uwierzycie, PZP, ja się nigdy nie poddam. Będzie ten Superpuchar kiedyś. Do wyborów no. w PZP nie ile? Rok, półtora roku mniej więcej. Ja bym chciał, żeby nowy prezes, kandydat, zorganizował super Puchar polskie. O, to było rzeczywiście. Tak, co? Ambicje. Ca cały ten, że tak powiem, związkowy aktyw <laughs> społeczny i nie tylko, tak powiedział, no, to jest nasz kandydat. On, on nie, ch nie chowa się po krzakach. Nie boi się ambitnych celów. Nie, on nie rzucił nam jakiegoś, nie ma, że złoto na mundialu. Nie, rzucił naprawdę ambitny cel zorganizowanie Superpucharu Polski w Polsce między polskimi drużynami. W Został <laughs> Polskę bez pucharów, a zostawił Polskę z Super Polski po prostu. No nie taki samy. kandydat to już Ale mógł nie wiem czy nie za dużo oczekiwania, bo już tacy byli. takie się obiecał 100 milionów po prostu. Po mógłby się od razu. Z, no, z takim ambitnym celem. Koran, tak. nie no to CPK to nie, CPK to jest nic w porównaniu do organizacji superpucharów, Pucharu, żeby taki stały termin jeszcze tego superpucharu. Pucharu w porównaniu o, Buduj CPK, a spraw, żeby Super Puchar miał jeden stały termin. Ja bym, się, ja bym wolał CPK budować. Zbudowanie PCK. To sam, PCK, PCK, zbudowanie PCK CPK nawet. Yy, I polskiego atomu. Wydaje mm -hmm. się organizacją bałckiego meczu orlikowego no, przy no. tym jakim wyzwaniem jest Super Puchar. Organizacją buły z masłem. I święta. Jak masz bułę i masło. Już I... przekrojone. I święta Pogoni Szczecin, znaczy jakiegoś klubu, w którym zagrała Pogoni Szczecin na No co tam chłopaki, Stolozera gra się dalej. Kurwa, Pogoń, mamy święto tutaj. lasu. No i Nowy Sącz też nie zaśnie. O, Nowy Sącz nie zaśnie. Było dużo wysokich wyników w tym tygodniu. Tak, rozwija się ta polska piłka. Dużo jest takich fajnych, wysokich wyników. A także jest... Kamil Kieryś. No. Ee... I afery szpiegowskie. Ale w ogóle, jeśli chodzi o trenerów, to, to możemy porozmawiać chwilę o tym, jak, jak pędzi karuzela trenerska. Że niektórzy mm -hmm. jeszcze jeszcze wczoraj byli przedstawicielami młodego, ekscytującego pokolenia, które zaraz przejmie rakowy i lechy, a teraz już nie. <ścoughs> teraz już nie. O, dopiero co byli zagrożeni w innej pracy, a już są zagrożeni w nowej. No? Nie, są mi to Ale podawajcie, bo to, to zaspoileruje, że wydaje mi się, że musimy, musimy do tego przysiąść. Że rok temu, Janusz Niedźwiedź, Dawid Szulczek, no nie wiadomo, kurczę, młodzi, ambitni. Mówi na karuzeli, nie z karuzeli. Kto wie, świeże spojrzenie, może Lech, może Legia, no kto wie. Szulczek taki w Lechu, nie? No kurde. kurde, Szulczek w Lechu, fajnie, blisko ma też. Niedźwiedź, tak? A Niedźwiedź maszyna, wie, nie? prawie o puchary się zakręcił taki raz. Taki trepapszum. Kurde, ale by było. No, no <laughs> spoiler, <laughs> nie, nie, jednak nie. Teraz Janusz Niedźwiedź w płaszczu Jana Złomańczuka. <laughs> zwoń do Romana skorupy. Nie wiem, jaki klub objąłem. Po prostu tu jestem, bo jestem trenerem z Karoleli. Jak dzień tylko Dostałem Środa. przydział. Dostałem przydział, że tu was poprowadzić w klubie. Zawsze imponowała mi atmosfera na tym stadionie. Na tym stadionie. Lubiłem was zawsze w klubie. A my tak gramy poza swoim stadionem. Ale nawet to, nawet to, że gramy poza swoim stadionem. Mi imponuje bardzo. Ja dostałem przydział centrali. Polskiego Związku Karuzeli Trenerskiej. Centrala wysłała. O transferach też chwilę porozmawiamy, bo były Dzień liczne. rzeczy dziwne. Tu i tam. Jak no. Jagiellonia wreszcie odpowiedziała na żywotne problemy białestyckiej defensywy, ściągając nowego skrzydłowego. Ale to ja tak przemyślałem na, na chłodno, bo chodzi o to, ile razy trenerzy na to zwracają uwagę, że rywalizacja na treningu to, to podnosi. Jak ściągniesz najlepszych skrzydłowych świata, to ci obrońcy w końcu się nauczą bronić. Jak będą ich na każdym treningu atakowali, najlepsi trzech po, po, po na jednego. Tak. W tak. trzech <laughs> ci skrzydłowie, przecież to też jest ważne. Zbigniew Boniek przegrał sprawę z Rafałem Rostkowskim, też jest, ale jest jeszcze jedna rzecz. Afera szpiegowska. Afera szpiegowska, tak, tak. Mówiłem właśnie, że A to, będą e, no, tarcze przeciwdronowe. Baterie po porozstawiane. No, a o tym wszystkim się pogadamy. Dopiero jak skończymy rozmawiać o kadrze, e, o tym meczu, który już za nami. Tak. Na omówienie kadry przenosimy się do na dom. streama. Do domu. Do domu, a później wrócimy do oto chodzi. Tak. Także zapraszamy. Tak, tak was. Jak Także teraz kadra, a potem te wszystkie pozostałe tematy. I zapraszamy se was serdecznie. A, te trycy, program dziesiąta. Ja Chcesz się chcę, chcę właśnie. Jako jakoś sięgna Lesa. Jako, <noise> jako 78 skrzydłowy, biały jest tak. Albo obrońca, który uchronił ten zespół rywali z Nowego Sącza od 43 gola. Albo jak to święto. Bo tam Zaprosili pogoń, święto dupy. Ale super Puchar. To jest, o, program, super, to jest program Super Puchar. Program Nikomu nie jest polski. Nikomu nie Zapraszam Was serdecznie. Na Super Puchar. Tak. No i proszę, dzięki nowym technologiom. Udało nam się przenieść do czasu po meczu, co nie było trudne w sumie, biorąc pod uwagę, że wy wszyscy jesteście już po meczu. O, potrafię też świecić. Zaczę, jak wyłączam, pyk, notatki, to świecę, wyłączam notatki, nie świecę. I znowu świecę i nie świecę. W ogóle trochę tak creepy wygląda jak świecę. Zobacz. A ty masz kota. Też tak. fajny w sumie. Też Ale... fajny feature. Jest z przeszłości czy w przyszłości tylko. Taka próba nadrobienia naszym widzom, że nie jesteśmy w o to chodzi, no to jest ogon mojego kota Dobra, a ja udaję ducha jeszcze. Jeszcze te parę razy, bo ale... I znowu nie. I znowu. Uuu, I znowu nie. Jest, jest przerażające, Kuba. Już nie rób tak, bo się, bo się zesram. No, po prostu nie rób Dobra, tak, to teraz nie. się odchylę po prostu. Jak jestem odchylony, to nawet z otwartymi notatkami nie jestem aż tak przerażający, jak wtedy, kiedy jestem pochylony do, do przodu, bardzo mocno. Jak chciałem dzwonić po Ghostbusters i, i tak już miał. <noise> Limanka. To Limanka, wieczór. E, nagle światła pod twoim blokiem Ghostbusters. Chuję go na kol. Ale męskich czy damskich? Bo, bo, bo Remake. Męskich. Nic nie mam, ale no uważam, że ten Remake był. Nie jestem za Remake'ami. Po co robić no. Remake czegoś, co po prostu lepiej obejrzeć szósty raz i jest wciąż wspaniałe. Tyle. A powiem Ci, że czytałem dzisiaj bardzo ciekawą wypowiedź pani Jenny Ortegi, aktorki, którą w ogóle bardzo lubię, bo gra w serialu takim, który oglądałem nałogowo, jak się opiekowałem dzieciakami, jak byliśmy ma mali, znaczy jak oni byli mali. Ja byłem już duży, ale też mniejszy niż teraz. Rodzinka od środka się nazywała, super serial. I pani Jenna została zapytana trochę, czy chciałaby wystąpić w jakimś remaku takim, że ona by była takim kobiecym bohaterem, co kiedyś był męski. A ona powiedziała, że no. Właściwie to fajnie by było, jakby były główne role kobiece napisane dla kobiet. <laughs> nie koniecznie musiały być Jamie Bond. To stwórzmy coś po prostu nowego, w czym jest główna postać kobieca bardzo fajna. Takich filmów też powstaje bardzo dużo, na przykład prawie wszystkie filmy Disneya. Prawda, ale bardzo się ucieszyłem z tej wypowiedzi, bo wydaje mi się wartościowa, biorąc pod uwagę, że to nie jest jakiś super świeży pomysł, że słuchajcie, zróbmy teraz taki sam film jak zrobiliśmy, tylko będą kobiety. O, dobra, 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 to, to fajne. To jest trochę dziwne takie. No, trochę takie, no trochę dziwne. Ale dobrze, Polska to jest kraj uh -huh. i Szkocja to też jest kraj. I no. dzisiaj się spotkałem. No i już w już w topa. Już w topa. No, 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 to też jest reprezentacja. Tak. I one dziś się zmierzyły na boisku, które nie było polskie. Tylko na Hamden Park w Glasgow przy niemal 50 tysiącach kibiców. I te dwa zespoły się zmierzyły, i był to pierwszy mecz Ligi Narodów Dywizji A. I to są wszystko bardzo ważne rzeczy, bo wszyscy wiemy o jaką stawkę toczą się mecze w Lidze Narodów. Poza UEFA i poza organizatorami. I właściwie poza wszystkimi, bo jeszcze nikt nie wie o co się toczą mecze w Lidze Narodów. Tak, to trzeba tutaj szybko rozszerzyć, ponieważ. Swego czasu, tuż po Euro, popełniliśmy odcinek o kadrze, w którym tłumaczyliśmy, że jesteśmy w dupie. Od strony rankingowej, jako starzy rankingarzy tłumaczyliśmy, dlaczego Polska nie ma szans na porządny, czyli pierwszy koszek w najbliższych eliminacjach Mistrzostw Świata. A będą to eliminacje z czterema drużynami w grupie, więc będzie ciężko, bo wylosujesz sobie Hiszpanię i po prostu powodzenia chłopaki. Mamy gdzieś, że jesteście naprawdę w dobrej formie. My jesteśmy Hiszpania. Do widzenia. I po prostu losowanie może zmiećście planszy. Nasze szanse na pierwszy koszyk no, są po prostu zerowe. Natomiast są plotki, pogłoski, że zamiast tamtych rankingów i w ogóle, to mogliby wziąć pod uwagę wyniki w Lidze Narodów. I w tym kontekście to 3-2 byłoby cholernie, cholernie ważne, no bo dobre wyniki w Lidze Narodów Chyba nawet nie trzeba jakichś szalonych rezultatów, że nie trzeba tego wygrywać po prostu, żeby być w pierwszym koszyku. Wystarczy sobie tak utrzymać się, tam coś pograć i tyle. No to jesteśmy na takim kursie. Ja nie wierzę, że UEFA to przyzna e, Telegenerodów. narodów. Raczej to jest właśnie tak, a może dam, może nie. Starajcie się, może be, starajcie się, starajcie się, kolego. Tak, bo może coś. Masz, z tego masz, będę. weź sobie, weź sobie. A nie a, nie, nie tak, dla tak, Polski właśnie, to. Nie, tak. a, nie dla Polski to. Właśnie, tak. Trochę podgrzeją to jedno zgrupowanie, na drugie wymyślą coś innego, na przykład Gola za trzy punkty. No trzeba jakoś uatrakcyjniać ten, tę ligę narodów i tyle. Natomiast, no, kto wie, no, ja się często myliłem. E, wiesz co? Ja tutaj jestem prawie pewny. Wszystko zależy od naszych wyników. Jak będzie w Polsce szła, to nic nie zostaniemy. gdzie słuchajcie, zmieniamy zasady. Liga Narodów od dzisiaj jest serią sparingów. Nawet nie gramy finału, bo jeszcze Polacy by zagrali, i po co polakom finał? Ale jak nam nie będzie szło, jak będziemy zagrożeni spadkiem, to nie tak, słuchajcie, wymyśliliśmy. Trzecia drużyna robi awans bezpośrednio na Mistrzostwa Świata. W ogóle nie, nie będzie żadnych baraży, nic, od razu awans. Do pół finałów, nie no, do ćwierć finałów. No. Do ćwierć finału. Tu mamy już, z Nigerią będzie w ćwierćfinale grać. Tak. Także już szykujcie Szkoci, szykujcie bilety. Mm. No, chyba, że Polacy zajmą trzecie miejsce, ale nie sądzimy, nie, Polacy nie, nie. Nie, zajmą czwarte. No i pewnie tak to będzie, tak to będzie. Ja też, też nie chcę tutaj zabierać głosu, bo wiem jak bardzo czasem, znaczy inaczej, historia organizacji międzynarodowych rozgrywek poprzez UEFA, poprzez FIFA pokazują, że nie wszystkie decyzje są podejmowane wyłącznie na podstawie bardzo szczegółowych wyliczeń, setek tysięcy naukowców, którzy szacują ryzyko i tak dalej. Czasem jest tak, tak przynajmniej sobie to wyobrażam, że wchodzi bardzo ważny działacz z bardzo wpływowego państwa. I mówi, słuchajcie, zrobimy tak. I wszyscy mówią, okej, okay, to bardzo fajny plan. Nie wiem, dajmy na to Niemcom grozi spadek do dywizji Beligi Narodów. I pan działacz z Niemiec mówi: Bardzo byśmy nie chcieli spać z Ligi Narodów. I UEFA mówi: Okej, okay, dobry pomysł. Zróbmy tak, się nie spadali z Ligi Narodów. I nie spadają z Ligi Narodów. Jest poszerzenie Ligi Narodów. To powiem ci w takim układzie: no bo gdyby Liga Narodów dawała rozstawienie w eliminacjach Mistrzostw Świata, byłoby to dla nas korzystne. A wiesz, kto najbardziej by na tym stracił? Jaki mały kraj na północy Europy, który na pewno nie ma wpływu działaczy? Nie chcę nawet strzelać. Anglia. Ajajaj. Więc myślę, że to jest dla mnie ważny argument, dlaczego prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Ale taka walka, działaczy. Nie wiem, co... ciekawe, kogo by Anglicy wystawili na naszego Zbigniewa Bońka i Darusza Maduskiego. Nie mieliby kogo. Nie znam Zbigniew... angielskich piłkarzy, co dopiero działacz. <laughs> no myślałem, że po właśnie na jakąś taką postać James Bond na przykład. Albo jeszcze, nie wiem kto. Mam teraz, kupiłem nową książkę Praceta jest jakimś londyńskim cwaniaku. Może ten londyński jaki, cwaniak. Jaki był? tytuł? Spryciarz z Londynu? Nie. To nie jest z dysku. To, bo, ale była na gigantycznym to znaczy. 16 zł. 16 zł. Pracet, z poza świata, Twarda okładka. Więc ziemi i kupiłem. Hmm. ale nic nie pomoże Spryciarz z Londynu na naszego Zbigniewa Bańka. zwłaszcza jak się upora z tymi przejściowymi problemami, które się mogą pojawić aktualnie. Zbigniew. To co, na razie jeszcze możemy się łudzić, że ten mecz może coś znaczyć więcej niż utrzymanie w Lidze Narodów A, której moim zdaniem warto być generalnie, wbrew temu co niektórzy mówią, że lepiej by tam było grać z Kazachstanem i punktować. Nie, dobrze jest się mierzyć. Całe moje życie to były sparingi na bocznych boiskach Antalya Sporu. To były wyjazdy na e, turniej, żeby zagrać na boisko akademickim z Irakiem. To były bramki Pawła Magdonia w sparingach ze zjednoczonymi Emiratami. Dla odmiany fajnie jest poklepać się regularnie z europejską czołówką i ta wygrana ze Szkocją delikatnie mówiąc, mocno nas przybliża do tego, by w tej elicie zostać. I to jest super. E, więc ja się z tego tytułu cieszę i nawet jeśli, jak już UEFA nam zabierze te Nadzieję jakąkolwiek, na cokolwiek, ja wciąż będę zadowolony. Bo Liga Narodów, jak już ma istnieć, no to właśnie grajmy z najlepszymi. Liga Narodów z Kazachstanem kompletnie mnie kompletnie będzie interesowała. Tutaj przynajmniej odpalę, jak wypadniemy na tle czołówki, bo przez lata tak naprawdę nie mieliśmy porównania. My sobie tam graliśmy, coś tu zapunktowaliśmy, o nie, złóżmycz z Łotwą, maszyna ruszyła. A tu cały czas mamy to zwierciadło przedstawione z najlepszych. I widać po prostu wszystko. Ja to cenię. Cenię tę Ligę Narodów od tej strony. Czy się nią jaram? Nie. Ale niech to lustro se stoi. Tak. Eee, mogę się z tą tylko zgodzić. Zwłaszcza, że nie chcę wybiegać aż tak daleko, ale no, jak się utrzymamy to na, na Euro raczej będzie miała wpływ Liga Narodów na, na, na następne eliminacje Mistrzostw no Europy. A czasem tak jest, Nieczęsto, ale czasem tak jest, że mistrzostwa kontynentu, na które jedzie pół kontynentu, to są mistrzostwa, na które my musimy faktycznie się łapać poprzez ścieżkę wydeptaną gdzieś przez Ligę Narodów. Tak. Takie przypadki już były w historii. Natomiast, no niestety, Mec. trzeba też powiedzieć coś o meczu. Mieciu ze świeżutką opinią na naszej grupie, że najbardziej niepolski mecz, jaki widział w wykonaniu tej kadry. I myślę, że jest to opinia cenna. Bo jest to zwycięstwo. Ja rzeczywiście rzadko widuję takie zwycięstwo. Gdzie my, my robimy dwie dobre akcje. Oddajemy trzy celne strzały. No wszystko siedzi. No Kuba, ta ostatnia akcja, gdzie był karny dla Zalewskiego. Zalewski już wyjeżdżał za linię. Tam jesteś obrońcą i się po prostu zatrzymujesz. I mówisz, dobra. Kolego Nikolo, szerokiej drogi. Wyślij mnie pocztówkę stamtąd, dokąd biegniesz. Bo widzę, że jest to daleka droga. Prawie jakbyś był bagińcem. Honorowy ten... bagins, a ten gość wziął i go sfałował. Totalnie bezużyteczna, kretyńska wycinka. No wiesz, Szkocja od dawna podejrzewałem, że to jest jedyna reprezentacja, która mogła być bardziej polska niż polska. Mm, bardzo rywalizują z nami na polskość. Na wszystkich frontach, tak naprawdę. Przypomnij mi, Szkoci nigdy nie wyszli z grupy na jakimkolwiek wielkim turnieju. Nie przypominam sobie, by w nowożytnych czasach, w nie ale nie. zawsze lubię, jak w tym momencie się uciekasz do tego, że zorganizowali referendum i przegrali. Referendum, czy opuścić Wielką Brytanię? I przegrali referendum, tak. No to jest no domowa porażka. No, być powiedzieć. niezależnym państwem. No nie. Ach. Tyle Dobrze. brakło, tyle brakło, naprawdę, no wystarczyło nie faulować Zalewskiego i kto wie, co by z tego referendum wyszło, ale nie, nie, zawsze się szkodzą, coś nie uda. Wiesz co, ja bardzo ciepło generalnie sobie myślę, bo zgadzam się z ogólnym wydźwiękiem, że rzadko się tak zdarza, że Polacy biorą i mają farta. No, zazwyczaj no. jest odwrotnie. No tak. Fart jest wszędzie, ale nie w Polsce. Co? Fart jest jak każdemu, ale akurat nie nam liczbę honorowych porażek, gdzie byliśmy dużo lepsi, ale się nie udało, no to by trwało jakieś 5 godzin. A spróbuj sobie wyobrazić tier listę fartownych zwycięstw polskich drużyn. Będą trzy. Tak, 3... no, zapraszamy na wielką tier listę fartownych zwycięstw polskich drużyn łącznie z reprezentacją Polski. Zmieści się w szorcie. Tak. Na naszych szorcach już w najbliższym tygodniu. No bo co? Ja nie, nie kojarzę jakichś takich wielkich fartownych zwycięstw. Ale też nie pamiętam. Chyba można by było... Chociaż nie, to też nie. Bo tak sobie teraz pomyślałem z historii najświeższej, że Wisła w sumie miała ten war przy karnym Brody. Ale tam miała mnóstwo pecha, że tego nie zamknęła wcześniej tak naprawdę. Tak. Trudno nazwać to fartownym przesięgnięciem się. Ale, ale masz rację. Natomiast to jest zgadzam się z tym ogólnym wydźwiękiem, ale nie do końca się zgadzam z samą mocą gry. Bo wydaje mi się, że, że gramy już mniej polsko niż graliśmy. Bo bardzo mi się podoba, że jest powtarzalność, jeśli chodzi o Michała Probierza, i to, w jaki sposób zawodnicy się zachowują na boisku I widać, że to on im musiał ten temat poruszyć. Bo to są takie zachowania, które jeden do jednego są kopią przez cały czas trwania spotkania i przez, przez powiedzmy, już kilka tych meczów kadencji probieża. Jest Nikola Zalewski pod własnym polem karnym i chce wybić, ale zamiast tego się bierze na zamach gościa. Mhm. Pyk. Tak sobie potem. Potem w podobnej sytuacji jest Urbański i też się tak bierze. I w każdym praktycznie sektorze boiska, na każdej pozycji, każdy zawodnik próbował podejmować ryzyko. Czy to był dribbling frankowskiego, czy to był dribbling zalewskiego, czy to były jakieś zagrania w środku pola, czy piłki od stoperów, które były czasem bardzo nieszablonowe, podejmowaliśmy ryzyko. Natomiast nie umiemy, niestety. Tu się wszystko rozwijało, że no fajnie podjął ryzyko. Naprawdę całkiem fajnie mi się podobało, że próbujemy wychodzić z pressingu serią nieoczywistych, szybkich, krótkich podań od stoperów. Ale niestety te szybkie, krótkie, nieoczywiste podania no przechwytywali Szkoci. Znaczy, to no, też ryzyko podjął Zaleski dwa razy. Podjął tak, Gakarnę. tak. Ryzyko podjął Szymański przy tym strzale z dystansu. I to hmm. siadło. Ryzyko podejmował Urbański nieraz w tym meczu. I też przy tym drugim strzale Szymańskiego w ogóle fajna akcja. Także coś tam się udawało czasami No, parę razy wyszliśmy też pod pressingu z takimi krótkimi podaniami. Zresztą nie pamiętam już teraz czy Dawidowicz, czy Kiwior, czyli ci, którzy będą pewnie najbardziej mocno krytykowani, jedną z tych akcji faktycznie rozpoczęli wniesienie piłki o jedno piętro wyżej, gdzie, gdzie to było tak naprawdę kluczowe, bo, bo często tego trochę nie zauważamy, zwłaszcza oglądając skróty że widzimy asystenta, widzimy strzającego, widzimy tego, kto powiedzmy gdzieś tam jeszcze tę piłkę na skrzydło wypuścił, a nie widzimy tego podania od stopera do, do ofensywnego pomocnika z pominięciem tak naprawdę całej pierwszej tej linii obrony rywala. I wydaje mi się, że super, że to próbują nasi stoperzy. Szkoda, że są słabi. Duży problem tego, że stoperów mamy po prostu słabych. Zwyczajnie, nie da się ich inaczej określić. Chciałbym być, nie wiem, łagodniejszy dla nich, ale są słabi. No. Nie, dla mnie największy plus tego meczu, poza wynikiem, bo naprawdę może bardzo dużo ważyć, to jest Szymański, Urbański, Zalewski. Trzech gości, jeszcze nie starców, którzy po prostu coś pokazali. Nawet jeśli to były bardziej indywidualne zrywy momentami, ale te strzały Szymańskiego, no ładne, no ładne, no niewiele jest takich fajnych akcji w futbolu, jak takie soczyste, ale zarazem techniczne. On nie strzela na pałę z całej pety, tylko rzeczywiście mierzy jak strzały Szymańskiego. I to może zacząć siadać. Zalewski pokazuje, że odrobina dribblingu może coś dać. Urbański bardzo mnie zaskakuje. I zobacz, mówimy o tych trzech gościach, a przecież tu jeszcze grali w tym spotkaniu Zieliński z Moderem, czyli goście, którzy byli tak ze 3 lata temu uważani za no, absolutnych no, przed kontuzją Modera po prostu. Jako ci, wokół których w tym momencie trzeba będzie budować. Tak? I reszta będzie tam przyglądać się, jak oni rozdają karty ewentualnie czasem dorzucą jakiś żeton. Tymczasem no teraz Zieliński ani model w ogóle nie grają w klubach. No więc jest tu jeszcze przestrzeń. Zakładam, że w którymś momencie zaczną grać. Po prostu. Więc w jakimś klubie. W jakimś klubie. jest tu przestrzeń, żeby ta formacja wyglądała dobrze. Jeśli do Szymańskiego, Urbańskiego i Zalewskiego dołączą grający Zieliński z modelem, no to to może być interesujące po prostu. Fajnie, bo wydaje mi się, że jest powtarzalność, jeśli chodzi o to, że ci młodzi polscy zawodnicy, to jednak faktycznie, tak czasem mówimy, że a, bo oni są już trochę bardziej wyszczelni i w ogóle, i wiążemy z nimi duże nadzieje. Potem się okazuje, że wyjeżdżają do Belgii i w o nich no, no, no ginie. Już nie wiemy, nie wiem, co jest z Kasperem Kozłowskim, co jest z, z tymi wszystkimi, którzy wyjechali do Belgii. No zaginęli tak po prostu. Kasper nie Kozłowski ma. jest jeszcze? Nie ma. Jest w Belgii, no to tak jakby go nie było. No, jak, jak wyjedzie z Belgii, to wtedy pomyślimy. Co, nie czy już jest w Holandii. Gdzieś tam Benelius w każdym razie. Gaziantep. Gaziantep? Gaziantep, no. Jest to w Gaziantepie. Czy, 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 południe Amsterdamu? Jest, to czy, czy. chyba definitywny w ogóle. A widzisz, no to elegancko. Czyli opuścił Benelux, to pewnie wkrótce znów o nim usłyszymy, bo wcześniej to, to ciężary. E, no, ale dużo było tego zachwytu, były podawane te anegdoty. Pamiętam zresztą o o właśnie Kat Kozłowskim tą najbardziej popularną, że wszedł na pierwszy trening pomiędzy Fronczaków, wszystkich tych doświadczonych piłkarzy Pogoni Szczecin i powiedział, że dajcie tu piłkę do Wujaszka. Mm -hmm. I że to było bardzo takie fajne, że to są właśnie ci nasi młodzi polscy, trochę bezczelni, trochę bardziej szaleni piłkarze. Ale no faktycznie oni są w porządku, jeśli chodzi o grę bez kompleksów. I tak. to nie jest już tak, że to był jakiś jeden fajerwerk, tylko no, to jest powtarzalne, przynajmniej jeśli chodzi o Zalewskiego. Teraz dochodzi do tego urbański. I mam nadzieję, że to się, to się utrzyma, bo miło się to ogląda zwyczajnie. Nawet jeśli czasem płacimy za to cenę dosyć srogą przy kontrach rywala, to, to wydaje mi się, że to jest zdecydowanie lepsza droga tak ogólnie. No. Zresztą wynik świadczy o tym, że jest w tym szlaństwie metoda, bo Zalewski dwa razy wziął i wjechał, i, i były z tego rzuty karne, które, które następnie zostały zamienione w gole. No, więc tak sobie myślę, że formacja pomocy jaka jest, to jakby nie zdominowali tego meczu, delikatnie mówiąc. Ale jest tutaj ewidentnie spory potencjał, coś tam zaczyna działać i coś może działać jeszcze mocniej. O a tak się na razie nie martwię, bo jeszcze jest Robert i naprawdę możemy z niego gdzieś tam żartować, ale do no nie żartujmy, fajnie zaczął sezon i to wciąż będzie klasa przez najbliższe dwa lata w kadrze. Taką mam nadzieję przynajmniej. A, a też ma kto go tam ewentualnie popodgryzać, więc tu spoko. Na bramce też się nie martwię po odejściu Wojtka Szczęsnego ojej z tą obroną Kuba, to ja nie wiem. Ja nawet teraz patrzę po prostu na skład. Bednarek, Dawidowicz, Kiwior I Walukiewicz z ławki. Walukiewicz nie taki zły, bo przek, prze... Słuchaj, przez cała Polska się dowiedziała. Ty oglądałeś go, jak zatrzymał Ronaldo. I widzimy, tak. że rzeczywiście to był ten merytoryczny głos w temacie Walukiewicza. Walukiewicza bym chętnie jeszcze pooglądał. Ale tych trzech... No, a rzeczywiście, no a kim masz grać? Hmm. Nie, no, nie, no. Jest łatwo, nie jest łatwo. No tak, no, to jest na pewno ciężar. I tutaj też swoją drogą, bo jeszcze zatrzymując się przy tej linii pomocy, wydaje mi się, że Michał Probierz też jest konsekwentny w tym. Nie wiem czy, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że Michał Probierz czyta media, nawet jak mówi, że nie. I mhm. że też bierze pod uwagę różne głosy, nawet jeśli mówi, że nie i nigdy. I wydaje mi się, że te jego odważne decyzje, te odważne składy. To jest raz, że jego przekonanie, że to jest najbardziej efektywne dla drużyny, a dwa, że Michał Probierz jest na pewno sprytny i wie, że, że zdecydowanie więcej czasu spędzi w charakterze selekcjonera, jeśli w taki sposób sobie wszystkich sąsiarzy kupi, których jest wielu, nawet podejrzewam, że w samym Polskim Związku Piłki Nożnej. I tu, jak wspomniałeś o tej linii pomocy, no to trzeba oddać Michałowi Probierzowi, że raczej spośród poprzednich selekcjonerów nie każdy by się skusił na to, żeby zagrać trójką Zieliński, Szymański, Urbański. Gdzie, gdzie masz tak naprawdę Zielińskiego i Szymańskiego, którzy gdzieś tam byli wielokrotnie upychani na różnych pozycjach, bo w środku pola potrzebuje hama, co się wpierniczy. No i Kacper Urbański, który ma 19 lat. No to to są naprawdę... To jest taki wybór, że patrzysz na ten skład i sobie myślisz, nie no, Michał Probysz to, to spoko. To bardziej sąsiarz niż, niż Fernando Szantusz albo Czesław Michniewicz. No tak, ale... No, rzeczywiście ten skład, ofensywna linia pomocy, dwóch napastników na Szkocję. Dwóch napastników. Na co? Jakby, czy z przebiegu meczu widziałeś, że Polska gra na dwóch napastników? My z tą drużyną, <grym> która rzuca się do, do szkockiego gardła. Nie dajmy Podobał mi się komentarz, niestety nie będę teraz, nie potrafię sobie przypomnieć na Twitterze, że probierz nie zmienił wcześniej piątka, bo o nim zapomniał. Zapomniał, że on jest na boisku. To, to naprawdę dało się w to uwierzyć. Lewy chyba strzelając gola z karnego, to był jego ósmy kontakt z piłką w tym meczu. A Lewe, miał lewy. Asystę. Miał asystę do no. Sebastiana Szymańskiego, to, nie oczywiście. zapominajmy. Szymański dostawił nóżkę tak. i gol. Tak. Wszystko wypracał Robert Lewandowski. Nie no tak, na pewno e, tutaj, że tak powiem, jest jeszcze pole do popisu. Choć podobało mi się, że było parę wysokich odbiorów, włącznie z tym przed Małem tak. Szymańskiego, bo podejrzewam, że też mniej więcej o to chodzi, że wystawiasz taki, e, taki środek pola i, i dwóch napastników, po to, żeby po prostu tych szkotów dosyć szybko kasować. To się nie udawało wielokrotnie, niestety. I to był ten problem, że dochodzili Szkoci tam, gdzie my już, my już nie jesteśmy tak mocni, a mocni jesteśmy z przodu, a z tyłu to już mniej. No i tu, no, znowu wracamy do tej trójki tutaj, to, to co już wywołałeś. No dysproporcja pomiędzy tym, jak wygląda e, defensywa, jak wyglądają nasi zawodnicy ofensywni, jak nawet prezentują się, jeśli chodzi o kluby, o przynależność klubową, ale też o rozegrane minuty, swoją pozycję w tych klubach. No to, no to jest duży duży dysonans i na pewno wydaje mi się, że, że już czytając skład, to niektórzy tak mówili, co, dlaczego znowu wystały tego Bednarka? Po czym patrzyli na ławkę rezerwowych i, i przekonywali się, że, że no za wiele tutaj miejsca nie ma do, do rotacji, do, do popisu. I wydaje mi się, że to, że Wieteska był poza, poza kadrą, to też, też sporo mówi o tych wszystkich Pewnie w pomysłach, na które wpada Michał Prowierz, mówi, kurde, może tak. <głynne> Pogląda, no nie, tak, jednak nie. Znowu najbardziej skorzystali ci stoperzy, których nie ma. Którzy, na przykład Kamil Glik. Dlaczego nie Kamil Glik? Krakowa jest wysoko. Dużo punktów ma. Dlaczego nie Kamil Glik? No, no i tak. tak będziemy się z tym bujać prawdopodobnie już przez jeszcze jakiś czas. Dopóki nie, nie wykształcimy z jakichś stoperów fajnych. Być może. Nie wiem, czy jesteś w stanie tutaj coś wymyślić na tę defensywę, będąc selekcjonerem, będąc Michałem Probieżem. No Wtedy. jest jak jest! Łukasz Teodorczyk by tak powiedział, jako ekspert. I nie wiem, no musimy oczekiwać, że coś tu zostanie wymyślone, bo na razie to po prostu nie działa i na długą metę to, to, to się po prostu zemści. Prędzej czy później. To nie ma szans. Przypomnij, dzisiaj Szkoci grali na ataku Londonem Dykesem. Niestety jest to przypadek tego zawodnika który ma więcej tatuaży niż Bramek w karierze, a jest napastnikiem. Aktualnie gra w starej, dobrej Ligę. Tylko, że to jest angielskie Ligę czy Ligue 1, trzecia liga. Wcześniej w Championship. Taki solidny napastnik. Przypomnijmy, w Championship, w sezonie ligowym Championship gra się chyba 40 meczów ponad. A potem jeszcze baraże? Potem jeszcze baraże. Nie, to sorry, 46 jest chyba zasadniczy i potem jeszcze baraże. Z 40 już, on nigdy on nie przekracza 10 bramek na sezon, tam 6, 7 Oby To jest bardzo fizyczna liga <laughs> Bardzo fizyczna liga I to była ta główna strzelba Szkocji No nie wiem, gdyby tam był ktoś bardziej ogarnięty, to mogłoby się to yy, potoczyć trochę inaczej Ale z drugiej strony widzisz, są we mnie dwa wilki, bo też lekceważyć wygraną w Szkocji Za nawałki, żeśmy nie wygrali w Szkocji Za nawałki mało tam nie przegraliśmy tych eliminacji a tu jest zwycięstwo. Było, nie było. Nad Szkotami. No też teraz, kurczę, no, czy my mamy tyle ognia w tych armatach, żeby teraz oczekiwać wygranej Polaków w Szkocji? W przekonującym stylu jeszcze? To jest taki mm -hmm. klasyk, nie? Że, no, wygraliśmy, ale powinniśmy wygrać bardziej przekonująco. No, bo to wiecie, bo to nie jest ta Szkocja. To, no, to tak. jest Szkocja słaba. A kiedyś była Szkocja, co była mocna. I Szkocja, co była mocna, to pokonywaliśmy... Tak. Znależycie w, w taki sposób jak trzeba. 3-2 po wyżarpanym przez Lewandowskiego siłą woli e, golu. A teraz już nie, teraz już nie. Jest no dla mnie po prostu te wszystkie mecze kadry to, to jest tak mały wycinek, że ciężko złapać się czegoś bardzo konkretnego. Bardzo dużo losowość tego futbolu reprezentacyjnego. Jeden wniosek, który mam twardo o reprezentacji Polski, nie trzeba się jej wstydzić. Hmm? Cokolwiek się już zdarzy z Chorwacją, to jest kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. Kiedy Polska nie jest śmierdzącym jajem, stojącym gdzieś w mieszkaniu i całą rodziną go szukacie. wujasz choć, przesuńmy tę pufę, może tam jest to śmierdzące jajo reprezentacji Polski. Nie, jest po prostu drużyna. Jest, co A nie, odpali? to stoper. No? No nie, ten niepowołany stoper jeszcze w dodatku. Tak. Szukamy dalej. Tak, i jest to po prostu reprezentacja, drużyna. Czasem coś wygra, czasem zremisuje. Czasem nie awansuje, ale to tak zrobi, że można jest o czym podyskutować. No to jest już jakiś zasadniczy postęp w stosunku do niektórych poprzednich kadr. I okej, okay, okej, okay, dla mnie okej. Okay. No, nie, oczekiwania są niskie, więc też łatwo jest, łatwo jest te oczekiwania spełnić. Chociaż wydaje mi się, że trzy punkty na, na ten dwumecz Ligi Narodów to był taki realny plan dosyć, No został zrealizowany tak już dzisiaj. Co się, mamy, co się mamy szczypać, więc to jest, to jest bardzo, bardzo spoko. To, co mnie się jeszcze, jak kontynuując swój wątek, że nie trzeba się wstydzić tej reprezentacji, no że kurczę, też jednak Michał Probierz mnie kupuje coraz, coraz mocniej tym, tymi swoimi wyborami personalnymi, tym, że widać faktycznie, że on nakazuje tym ludziom, którzy są na boisku, brać na siebie ryzyko, że nakazuje im grać w taki, w taki sposób, który nie jest tym tym znanym, tym, który nam się nie podobał, że o stoper to może do szczęsnego, a szczęsny może do stopera, a potem to może wybijmy i niech się u nich kotuje. Więc, więc widać to, to we wszystkich posunięciach, tak samo nawet w ofensywie, tak stricte, no to nie jest oczywisty wybór, jesteś wahadłowym i, i oczywisty wybór, że wjedziesz sobie między trzech. A Zalewski nie wierzał między trzech raz czy dwa, tylko to było praktycznie powtarzane, praktycznie przez cały mecz. Sporo było strat i i Zalewskiego, i Frankuskiego. Tak mi się przynajmniej wydaje, Był możliwe, że ktoś w komentarzach wyjmie, że o, sprawdziłem na Statskorze, że mieli jedną stratę że 91. Wydaje mi się, że sporo było takich, takich piłek, które gdzieś wędrowały do wahadłowych, i potem potem Szkocie je przejmowali. Ale no, to jakby cena, to jest cena, którą płacimy za, za ten pomysł Michała Probierza. I pozostaje trzymać kciuki, żeby to było udoskonalane coraz mocniej. Tylko strasznie się boję, że jesteśmy tutaj po prostu zależni od jakości linii defensywnej, a ta jakość nagle jakoś nie wystrzeli. W górę, i to będzie, to będzie ten problem Michała Probierze i reprezentacji Polski w najbliższych miesiącach. tak Szumnie powiem, w najbliższych miesiącach. Ale mówię, jak, jak ty mówisz, że się nie wstydzisz, to już dużo. A jak ja jeszcze tutaj podklepuję tym, że, że możemy się cieszyć grom Zalewskiego czy Urbańskiego, i to tak, tak. cieszyć, tak, że oglądasz tego, o to fajnie zrobił. Tak. Pamiętamy doskonale GIF z meczu z Portugalią, Jak często on był wrzucany, jak często to wszystko było powtarzane. Teraz też się takie akcje pojawiają, i spoko, spoko. Tu nawinął, tu ośmieszył, tutaj przekręcił. No, bardzo fajnie, rzadko mamy okazję takie gify podziwiać, więc, więc tym mocniej doceniamy to, co jest. Nie tak dawno temu były zgrupowania czy mecze, w których nie dało się złapać niczego. Hmm. To było oglądanie spalonej ziemi posypanej fosforem silnie reaktywnym fosforem. tak patrzyłeś? No nie jestem w stanie powiedzieć o tym cokolwiek dobrego. Tutaj możesz powiedzieć, że a, na farcie. Ale zawsze będzie gdzieś to ale. Ale punkty są, muszę to docenić. Ale coś było, ale ten Zalewski. I jakbyś nie krytykował reprezentacji Polski, jakbyś nie chciał tego zdeprecjonować, mając ku temu jakieś argumenty, to jakieś ale mocne się pojawi. I to jest już ten argument. Tak. Natomiast jest jeszcze jeden króciutki temat dotyczący właśnie tej odwagi, którą podkreślałem z tysiąc razy już dzisiaj, że jednak mimo wszystko potem były zmiany. I to już nie było takie, że, no dobra, słuchajcie, my Polska, Husaria, tutaj kawaleria za mną biegnie. Ofens, bronić? Nie, nie, Polak nie broni, Polak atakuje. Chyba, że jest 82 minuta, mamy remis i dobrze było wprowadzić jakichś zawodników, co spróbują ogarnąć bardziej defensywnie. I smutne jest to, że to i tak nie przyniosło pożądanego skutku. I tak, I tak nie wyglądało to tak, jakbyśmy kontrolowali więcej. Jak pokazał sędzia, że 8 minut, to sobie pomyślałem, nie no, w 8 to już nam na pewno wpierniczą. No, nie mamy możliwości, że nam nie wpierni, czyli w 8 minut, jak jest jednocześnie na boisku Piotrowski. Moder slish. I, i no, nie, nie wierzyłem, po prostu, że, że Szkocja tego na mnie nie wepchnie. Dobrze, że Zalewski pokusił się o ten ride. Zresztą, Piotrowski, tak jak już wspomniałeś, no, no, inaczej to sobie wyobrażałem. Inaczej, że wymyślony przez próbę, że też będzie taki, właśnie, taki fajny. Taki szóstka niby, ale taki, że nawet do przodu coś pogra, bo przecież on tam w klubie to strzela tysiące goli i ma setki asyst. Więc, więc bardzo się tym Eee, tym jarałem, no a, a nie do końca tak wygląda. A w ubiegłym sezonie miał tysiące goli, setki asyst. 11 goli, 5 asyst w ubiegłym sezonie. Teraz 0-0, no ale no, nie można mieć wszystkiego zawsze. Eee, przecież. Mhm. Więc, więc tak to wyglądało, że ta końcówka już była bardzo chaotyczna i zastanawiam się na ile kwestia tego, że po prostu weszli zmiennicy, którzy są słabsi od tych, co byli na boisku wcześniej i stąd ten chaos i stąd to, że graliśmy coraz gorzej, tak naprawdę po tej 70-minucie. Czy, czy tutaj Michał Probierz też trochę za dużo, za dużo zamieszał w jednym czasie? No ale, że zdjął w sumie napastnika, tu trochę inny system, tu potem znowu dwie zmiany w środku pola i w efekcie to wyglądało naprawdę do fanów w końcówce. Ale ważne są w sumie trzy punkty i, i to, że było parę fajnych momentów do wyjęcia. To, że nie tego. ma wstydu, to już jest dużo. Tak ogółem, jeśli przeżyjesz dzień i nie ma wstydu, to już dużo. Tak ogółem. Stasiak poleciał? Chyba nie poleciał, tak mi się tak. wydaje. E, o premię się pokłócili? Się nie pokłócili o premię Przynajmniej na razie tak wiele na to. z Mołdawią, choć prowadzili 2-0? No nie. Czy przegrywali 0-2 po 180 sekundach? No nie. No, no to, to jest Dobrze. progres, to jest progres. A przecież najważniejszym w życiu jest święty spokój. Ale zaraz na drugą. O, na drugim miejscu jest progres, aż sobie wywróciłem mikrofon, tak się rozeźliłem tym, że nie mam świętego spokoju. E, więc, więc tak, ja tutaj, team Michał Probierz i, i mimo wszystko zadowolony, mimo tego, co nam pokazali reprezentanci w, w długich fragmentach końcówki i też w pierwszej połowy, bo tam też nie była jakaś fantastyczna, pod dwoma względami. Dobra, Czy jeszcze mamy? Chyba nie, chyba wracamy do o to chodzi. W magiczny sposób omawiać resztę zdarzeń z polskiego futbolu, bo było ich sporo. Był Marcin Gorta, również. Ha, mecz, meczazo. Właśnie, bo tak patrzę w notatkach, miałeś jeszcze że probierzismo. Trzy ceny strzały, trzy gole. No to. One liner. Ale ważne spostrzeżenie, więc od razu, od razu stwierdziłem, że warto je przywołać. Teraz, jak sobie pogadaliśmy te pół godziny, to mi się jeszcze przypomniało, że taka niepolska Wiktoria to była nad Walią bo to też była bardzo niepolska Wiktoria. I Michał Probierz dwie niepolskie Wiktorie już ma. I to na wyspach, a tam jest wiadomo jaki futbol fizyczny i taki siłowy. I to powiedział Jan Bednarek. I nawet nie kłamał, patrząc na to, jak nas przedstawiali. A, jeszcze jedną rzecz mam w notatkach. Bardzo mi się podoba gif z wyciętym Dawidowiczem przy golu drugim. Dla szkodu. Nie widziałem tak zagubionego człowieka, odkąd próbowałem uruchomić pralkę. Naprawdę, to tylko Dawidowicz przy golu, ja przy pralce. To tylko są dwie tak zagubione istoty. A on się kręci cały czas. No, nie, ale to naprawdę, to niesamowite, bo ma, rozumiem, że masz to. Tak, tak, właśnie sobie odtwarzam, bo nie wyłapałem tego aż tak w trakcie meczu, co tam robi Dawidowicz, ale on tu się tak? głównie kręci wokół własnej osi. Kręci się jak kanapa w halotu Polsat. Trochę tu do przodu, trochę tu do tyłu. Naprawdę brakowało tylko, żeby z Dawidowicza wstała uśmiechnięta, jak Karolina Gilon z zakręconej kanapy. Tak, o, wstałam z zakręconej kanapy w Halo Polsat i teraz się przywitam. A tam się kręci cały czas Dawidowicz. W tym no nie bywał, nie bywa, Ale najgorsze jest to, że takich sytuacji, gdzie gdzie moglibyśmy pokazać tych naszych zawodników defensywnych, szeroko rozumianych, jak nie wiedzą totalnie, co się dzieje to by można było z tego meczu wyłuskać więcej. I to jest, to jest duży problem. Co, widzisz, co, co złapałeś? Ćmę. A. Czma to jest wieża. motyl nocy, nie? Tak jak, no. Jaki masz stosunek do ciem? Spoko, Czmy są niech będą. Mole niekoniecznie, ćmy niech no, będą. Bardzo mnie to irytuje, bo o, ćma wleciała, uu, to, się Co ćmę. ci ćma szkodzi? Motyl nocy. Motyl... Wleciałby motylek za dnia, bo o, jaki motylek słodki. Tak jest, dory, bo, to, tak. bo szare barwy... No. Szary, tonowy, fioletowy <laughs> Dokładnie tak Tak też w młodzie ci się prezentuje sytuacja Ja jestem team ćmy, naprawdę Jeśli, jeśli się boicie ciemno Pomyślcie, że to są motyle nocy A noc jest przecież piękniejsza niż dzień Wielokrotnie W nocy się śpi, to jest naprawdę dużo Co może lepszego człowieka czekać niż Spanie w nocy Nic, nic no, W dzień nic, nie nic, przyniesie nic, takiej spanie. przyjemności jak sen Zdrowy, długi Uczciwy sen do którego już wkrótce, jak tylko wykonamy spis treści, to się udamy. Dobra, wracamy do oto chodzi. Dziękujemy za to, że byliście z nami przy segmencie reprezentacyjnym, nagranym z naszych domostw. I teraz się przenosimy w czasie i pogadamy sobie o, o reszcie świata. W ogóle wy zauważyłeś, że mieliśmy dobre predykcje dotyczące Zbigniewa błońka? Procesowa. O to chodzi? No, to no, W dalszej części programu powiemy o tym, co się wydarzyło pomiędzy naszą wizytą w To Chodzi, a teraz nagrywaniem. Tak, co byliśmy. Profeci. Dobra, to tyle. Zapraszamy do to Chodzi. Piotrkowska, się się Nie zawsze jest słusznie atakowanym od Tak. Eee, bo pogoń Grodzisk zarzuciła, że. Fełdisk... Ustami zarzuciła Marcina Sasala. Rzef? Że to jest skandal, jak obcokrajowcy się panoszą. No, jak znajdę zaraz, to znajdę ja zawsze. wziął i przepędził. Pogoń Grodzisk. Przepędził. tak A My zdrowie. tu, nasza ziemia jest. Powiedział, że tu teraz już, już biedronkę będziemy budować. My, Portugalczycy, a wy trenujcie gdzie tam chcecie. W szopie jakiejś. Jak Janowicz swego czasu. E, Marcin Sasal e, to trener pogoni Grodzisk. Tak, mogę, mogę przeczytać co tam dokładnie. E, rewelacji drugiej i skąd inąd. Tak, Michał Knura. Niewiarygodne. Marcin Sasal powiedział, że Gonzalo Fajon nie życzył sobie, by pogoni Grodzisk, która ma umowę ze środkiem legi, trenowała na boisko obok. I w połowie zając piłkarze musieli się przenieść na kolejne. No. Ale tak nie było podobno. Bogun Saraw... A i Sasar powiedział na konfie, to jest nieprawdopodobne, na co się pozwala komuś w naszym kraju. W naszym kraju? W naszym kraju się pozwala. W naszych granicach? W naszych granicach. Tu, gdzie nasza macierz, gdzie myśmy tu zawsze. No. Naszą ręką polską. Tak, bronili i tu przyjeżdża ktoś, kto, kto nie jest Polakiem, i śmie trening prowadzić. Skandal. Ale widziałem, że legioniści odpowiadali, że feja, że feja to w ogóle nie było tam wtedy. Tak, samol to zweryfikował. No. Samol zweryfikował, że fajnie. Naprawdę dobra wypowiedź. Solidna afera, tylko że Feja tam nie było. A. To po pierwsze. A nie po tak drugie, tam jest siedem boisk. Naprawdę nie ma problemu, żeby te drużyny nie trenowały tak blisko siebie, że jak ktoś kopnie, to trzeba, wiesz, kurde, czekajcie, o piłka leci. Nie? Można zrobić sobie jakąś strefę buforową. Nawet gdyby fajer tam był i tak powiedział, to też nie byłoby żadnego dramatu. Mm. Mm, to prawda. Dalej druga mini-afera. Ale coś się Marcin Sasal oburzył to jako. No tak, ale powiedzmy sobie szczerze. Marcin Sasal obecnie jest liderem. Jere, do liderem ligi. 19 jest 19 punktów w Co 7 meczach. Wieczystą poskromił wreszcie, powstrzymał. Ale musimy tam pojechać. Jeden 1, 1 w meczu, w meczu na szczycie. Tak A pamiętajmy, to, to jest dosyć ciekawe, bo parę osób pisało, że nie no, wieczysta tak weszła w sezon, że awansuje do pierwszej ligi śródrocznie. Jak uczniowie, którzy kiblują, to normalnie robią awans no. z trzeciej do czwartej klasy no, no. po semestrze zimowym, bo taka jest wieczysta dobra. No i ta wieczysta z Gokuszem, z Mikołajewskim, z Pazdanem, Pietrzakiem, Góralskim. Fernando Torresem, tutaj mhm. Dani Olmo, Michał Trąbka, no wszyscy generalnie są. Na ławce siedzi, są tak dobrzy, że Pakulski siedzi na ławce, z Fidziukiewiczem i z Kojem. I z Feliksem, i z no to jest, jest wszystko. I przyjechał pan Sasal. No nie no, z... ale jak Sasal ma, ma Dżengielskiego z ławki, no to wiesz. Jest Apolinarski. Dobry jest Dobre Jest napolinarski. Odolak. Jest Los. Jest Lis. Jest Sommerfeld. Jakub. Jest Jaron. Nie no, Damian. Ale to mnie zaskoczyło, coś 304 letni Powiem Damian Jaron. Cię. Dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej, że Grodzisk jest taki mocny? Jest najmocniejszy. Zresztą. Najmocniejszy jest Szok. Grodzisk. I ta ekipa pojechała do Krakowa i wywiozła Remis. I pogoń. Weszła w ligę z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zwycięstw i remis. Mój Boże. A wcześniej jeszcze oklepała w spalingach, no stałych tych do oklepywania, Juventus. Polonie, Warszawie. No. no nie, nie, aż Juventus to nie. Więc najpierw zaskakujący awans, a teraz są liderem. No, to Marcinowi Sasalowi wybaczamy. A. Tak, bo trzeba, trzeba być konsekwentnym. <grym> to prawda, Marcin Sasal zaatakował trenera, który ma wyniki. Więc to jest groźba, ale on też ma wyniki. Mhm. To jest starcie dwóch osób, które są nietykalne. Mogą mhm. sobie pozwolić na więcej, bo mhm. mają wyniki. Trener, który ma wyniki, no, ma tylko taki autorytet, jak były piłkarz. Tak. I... Tylko oni wiedzą, co jest pięć w rzeczywistości, w świecie, we wszystkich tematach. Więc okej, okay, przyjmuję argumentację, że Gonzalo Fajo nie było, ale Marcin Sasal ma wyniki. Mhm. Jeśli tak powiedział, to tak było. Dopóki Gonzalo Fejo, który też ma wyniki, nie ustosunkuje się oficjalnie, nie powie, nie było mnie tam, to ja się bardziej skłaniam ku wersji trenera z wynikami, niż tam opinii różnych osób, które widziały, że Fajo tam nie było. Tak. Wyniki powinny determinować rzeczywistość faktycznie. I Marcin Zasal powinien też móc więcej to tutaj. Boję się tej sytuacji, że wiesz, tu spokojnie żyjemy jako, jako ludzie i nie tylko. I w pewnym momencie trener, który ma wyniki, nie zgodzi się z byłym piłkarzem w jakimś czymś. Hmm. To będzie trochę jak wiesz, zderzenie. Znaczy, jak kamień, którego nie da się unieść, napotyka siłę wszechmocną. Chciałam, żeby wszystko unieść. Tak. No mhm. i co wtedy? I to to będzie tak, takie, takie zderzenie, że no musi z tego powstać supernowa i wszyscy przestaniemy istnieć. Zawsze wydawało mi się, że zaczną wybuchać masowo mózgi <laughs> ludziom, którzy będą rozważać ten problem. I że to też jest jakieś rodzaj rozwiązanie mhm. Natomiast no na szczęście na razie Gonsalfoj nie zajął stanowiska. Bardzo dobrze. E, Natomiast zrugał, zrugał. Niektórzy myśleli, że dziennikarza, kanal plus, niektórzy że operatora, kanal plus, a jeszcze inni, że rzecznika. Wiesz co, ja to oglądałem na żywo, jak był ten materiał opuszczony w Lidze Plus Ekstra. Mm -hmm. to jest kwestia montażu. Ten tak. montaż wyglądał tak, jakby faktycznie Gonzalo Fejo opierdzielił dziennikarza. I się zirytował. Po prostu tak to wyglądało. I jakby nie jestem byłym piłkarzem. <laughs> nie jestem trenerem, który ma wyniki, więc nie mam. Y Takiego stałego glejtu, na mówienie jak było. Ale wchodząc na Twittera, no widziałem, że to była raczej obowiązująca interpretacja, że nie byłem jedyny, który tak zinterpretował to wydarzenie. No i to już jest kwestia montażu. Kanal Plus. Czasami można coś tak ale, podmontować. Ale moim zdaniem, jeśli nawet wrzucił to do rzecznika, to, to jakoś wiele nie zmienia. No takie trochę. Można by. Panie, panie rzeczniku, czy mógłby pan nas tym razem rzucić na nie Ale nie, nie do nie. montażu nie weszło, że to nie był. Jedyny fragment tej wypowiedzi odnośnie tej wody. No tak, no to tak. Że jeśli, bo ja czytałem, że... No dobra, to nie było tak, że najpierw wziął i przegryzł kable. Tylko, że mówił, że się uśmiechnął, że coś było. Tego nie pokazałem. Mm -hmm. To nie była cała prawda o tym zdarzeniu. O nie, więc wiesz. Oczywiście Goncalo już jest na etapie klasowego łobuza, że cokolwiek Wszystko się dzieje z końcu, Wiesz, że z zwolnił na Kieresem. Tak słyszałem, tak słyszałem. Natomiast Marcin Sasa będzie rozstrzygał takie rzeczy, więc hmm. na razie bez tego. Bez, bez rozstrzygania. Mi, mi ani Fejo, swat ani brat. Wciąż raczej jestem na nie, tak ogółem, ale no to się robi kuryzalne faktycznie. Że każdy badzie wie, wszystko co się wydarzy, to, to po prostu to, to Gonzalo Fejo jako, jako pierwszy winny. Natomiast tą trzecią sytuację wokół Gonzalo Fejo to ja No, tak, no właśnie, stąd to się biorą te pozostałe, bo na trzy. Na dwie pierdoły, jest jakaś trzecia, coś jest na Jest to bardzo ciekawe, bo co się wydarzyło? Mamy w polskiej lidze, doszło do tego aferę szpiegowską. Mm -hmm. Dla mnie najbardziej wstrząsające w sumie jest to, jak ostro zostały potraktowane panie Kanadyjki. Bo nie wiem, czy, czy kojarzysz, ale Gonzalo się do tego odnosił, że złapali chyba na Igrzyskach w turnieju trenerkę Kanady, która szpiegowała dronem trękinej drużyny i Kanada dostała jakieś chore kary. C Sprawdzałem jakby duże, ale zapomniałem. Żadnych. Jednak żadnych. Dobra, spróbujmy. Tak, nie, trzeba, trzeba to wyjaśnić. Ale szalone kar. Nie możemy zadzwonić do Marcina Sasar, że powiedzi? Marcinie, jakie kary dostała To co jest Google w ogóle, jak jest Marcin Sasaro? Kadra Kanady. Czekaj, ja wpiszę. Kanada kara. Na pewno Też. była duża. Drastyczna była. Duży Nie, to nie to. to, chyba, to. chyba nie to. Zamowy nienawiści, nie, to nie ma. piłkarki będą mieć odjęte 6 punktów z olimpijskiej rywalizacji w Paryżu. Mm -hmm. A selekcjonerka Beverly Pristman i dwoje członków sztabu staje zawieszeni na rok. No poważno, bo wyrzucili ich strudnienie de facto. No, to jest, to jest bardzo. Dla tego, tego drona. Myślę, że Raków wyrzucą. Z turnieju. No, z turnieju Mistrzostwa Polski. <grystki> wydaje mi się, że mogą wyrzucić, ale nie, wiem, czy będzie miał to wspólnego cokolwiek z aferą dronową. Ale ja kurczę, ja muszę pogrzebać. Ja muszę pogrzebać, bo nie mogę w tym uwierzyć. Sześć punktów? No. To jest naprawdę rakońska kara. Wydaje mi się, że. nie wiem, czy to znajdziesz. No, chcę zobaczyć, wiesz, co. Tabelę. Tabelę, tak. Kalendar. Zaraz zaczymy. Będzie futbol. Futbol, pyk. No, Dobre jest w Wikipedzie. A kurde, spędzam ja tutaj naprawdę z... dużo czasu. 27 minut tego Women's Tournament, proszę, Kanada. No tak, trzy zwycięstwa, trzy punkty. I wyszli. I wyszli, tak. No i dobrze. Ja pierdykam, sześć punktów ujemnych i wyszli z grupy. No, ale w każdym razie to to afera no, no, była ciekawa, no, poważna sprawa. No i Gonzalo Feo zarzucił. No to powiedz, co tam zarzucił. Gonzalo Feo zarzucił, że raków, do takich się ucieka praktyk. Popularni że droniarze. Popularni droniarze. Że to jest niemiłe, bardzo, że nie powinno się tak dziać. Ja nawet chyba muszę znaleźć dokładną wypowiedź. Bo tutaj też to jest pewna trudność już w Google. Google też już się nauczył, kim jest Gonçalo Fajo. Wpiszesz Gonzalo Fejo jest tak, tu, pogoń w kijami, w wygonił z obiektu, z kraju w ogóle, Portugalczyk. Sesalał wprowadził, a to trening co ma wynik? I tak dalej. O, żarty się skończyły dla że Google jest bezlitosne, ale to jest dobre. To jest tutaj, Football News. Kurczę, to jeszcze istnieje? Tak. Wow. Nie chcę za dużo powiedzieć, ale mam nadzieję, że nie wysyłałem jakiejś drona jak ostatnio. To po prostu nie jest w porządku. Nagrywasz treningi przeciwnika. My takich rzeczy nie robimy. Na Igrzyskach Olimpijskich żeńska drużyna Kanady została złapana i zdyskwalifikowana. O, panie Gonzalo, nie. Sześć punktów to jeszcze nie dyskwalifikacja. Jeżeli byśmy to wyłapali, to mamy system i możemy to udowodnić. Mam nadzieję, że wtedy odpowiednie organy by zareagowały. Ja nie oglądam treningów rywali i nie życzę, by ktoś oglądał moje. Mhm, okay. no, Solidnie no, poddymione tak. przed meczem Raków Legia. Natomiast jeszcze solidniej poddymiły Raków. Znaczy, ja tu chciałem się pochylić nad Dobrze. jedną ważną kwestią. Czy coś ci nie gra w tej wypowiedzi? Tak, na pierwszy rzut oka, przejrzyj sobie jeszcze raz. Mm. Ja nie oglądam treningów rywalnych, niż sobie ktoś oglądał? Nie. Mamy system i możemy to udowodnić? Nie. Odpowiednie organy by zareagowały? Zobacz, skoro mają system, mogą to wyłapać i udowodnić, to nie lepiej poczekać, aż ten system wyłapie i udowodni? Nie. Niż bić pianę? Po co to jest? No, okej, okay. zakładamy, że raku będzie chciał wysłać drona. Mówisz, że masz system to złap, udowodni i pokaż, jak ta, jak ta wydra rybę na tym memie. Tak, tak to jest dron Rakowa-Częstochowa. Mamy system i go wyłapaliśmy. Ale zastanawiam się, No to bo... złap, no to udowodnij, zeszczel. Miej paru hobbitów, które będą o, o, otaczać po prostu boisko treningowe z kasztanami i z procami. Strąć, strąć i, I już, i miej dowód konkretny. A tak to jest, to jest bicie piany. Być może coś jest na rzeczy. Być może, kto jak kto, znaczy nie wiem, no po prostu być może coś jest na rzeczy, ale tak byśmy wiedzieli na pewno, a tak to jest znowu bicie piany. Uważam, że to jest nierozsądna decyzja medialna Goncalo Fayo, by ten temat potencjalnie prawdziwy, nie wiemy tego, potraktować w ten sposób, zamiast poczekać, aż dron przyleci i powiedzieć Bilbo, <laughs> szczeraj! <laughs> I Bilbo, hej, jest. Jest dron upolowany. No, ale to interesujące. To jest po prostu bez sensu podejście do tematu. Podejście tego drona. Kiedy ostatnio Legia gra z Rakowem? To już jakiś czas minął od tego i nic nie da. Jak chciałeś tutaj zaatakować raków, to zrobiłeś coś źle i się wystawiłeś na śmieszność. No tak, ale bo tu właściwie ta wypowiedź nie jest tak. Jeśli byśmy złapali drona, to mamy jak to udębnić, bo mamy system. To wtedy, a może nie mieli wtedy systemu. To w sumie też jest, e, też jest możliwe. To Natomiast e, chciałbym. Chyba nie ufają w ten system. Tak. Trzeba hobitów. Hobbit trzeba mieć na Bilbo. się bardzo zestarzał, już tylko pierścień. Bilbo jeden jednym okiem, patrzy, Co to jest? Słońce czy Dawaj dron? Dawaj Pipina. A ten jest tylko z tym fajkowym zielem. Nie tak. można Pipinowi. Tuk to zawsze tak. Nie da się zaufać Z Tukom. Samowi hobbitów. hobitów. Hobit. Antydron. Anty Idziemy w Trebusze. W trebusz <laughs> tak. zawsze zaufanie go wzbudza. Piotr Widziński, zabrał głos. O. To bardzo dobrze. Czekałem, aż coś powie. Ale muszę przyznać, że tutaj punkt, tak. dla, niego. punkt okay. dla niego. Piotr Obidziński powiedział, to jest zwykła prowokacja, która nikomu nie służy, a mi jako prezesowi Rakowa nie wypada wdawać się w dyskusję o dronach czy żadnych innych latających przedmiotach trenera Fejo. O, no. <laughs> Mike drop. <laughs> dobrze, dobrze. Panie Piotrze... To było równie błyskotliwe jak pana fryzura. Proste. Żadne inne latające żony laty trenera Fejo jako prezesowi Rakowa. Świetne. Naprawdę to... świetna riposta. Tak. To jest, to jest naprawdę dobra riposta. Natomiast Raków poszedł za ciosem. Nie wiem czy widziałeś. No tam w... z kodem. W jednej z wiodących film komputerowych. Nie jej marki, bo nie mamy nowych klawiatur od dawna. Jak będą nowe klawiatury, będą, będziemy mówić. Mhm. Jedna z wiodących firm, handlująca sprzętem no, komputerowym, mm -hmm. współpracująca z jednym z klubów Ekstraklasy, zarządziła, że z kodem FLYFE10, ktoś złoślił mu czytać to tak Jo, może z tego... fly na przykład. to <grym> <Play -fe -yo, grym> <też>, no, <grym> dobrze brzmi. <grym> <-yo>. <grym> że z takim kodem jest zniżka na drony. Mm -hmm. I ta firma też zapunktowała, moim zdaniem, w taki sposób. W taki prosty sposób. Patrz, nie trzeba ładować... Wielu milionów złotych w klub, żeby zaprosować w środowisku piłkarskim z ręczną akcją marketingową. No i tak to wygląda przed meczem Raków Legia. Gonzalo, trochę zagoniony do narożnika, w którym jest klasowym urwisem. Ale też sam daje pretekst w trzeciej z, z trzech spraw, tak. które się przydarzyły wokół tornada, jednoosobowego tornada zdarzeń, jakim jest Gonzalo. Feo. E, I w tej trzeciej, no można mieć pretensje wyłącznie do siebie. Rzeczywiście to było bez sensu. Niczemu to nie służyło, na pewno nie jemu. Dużo wyjaśni się jutro. Jutro o 11.45 pogoń Grodzisk gra z cholniczanką. 4... O, której? 11.45. 11.45. Dlaczego oni grają przed 12? Co to, Przepraszam peresz, się. Nie ma to jest PRL? jeszcze. rozegrany mecz na poziomie centralnym. Jaki widziałem? Dlaczego w Grodzisku. Jutro nie ma jest 30 stopni? No, dlatego grają tak, żeby. To jest so... Chcą zamęczyć honiczankę. Jezu! Wiedzą Państwo. Sobota, pogoda, grodzisk. O 11.45 będą grać. No i słuchaj, to jest kluczowe. Jak Marcin Sasal znowu wygra mecz, no to nie chciałbym być go załapając, bo trener z wynikami może wtedy znowu zaatakować. A nie będzie, nie będzie jakby żadnego, żadnego kontrargumentu, no bo on będzie miał wyniki. To szalone wyniki, jeśli ogoli honiczankę u siebie. No, będzie. 100, 100 stopni chorąco. 30 stopni chorąco. Ja jestem 45. Będzie roztapiać sukcesy nawet z takich różnych grodzisk. Ale powiem Ci, że jeśli chodzi o terminarze, to jestem zbudowany. Dużo kibiców łódzkiego klubu sportowego, w tym ja, narzekało. O jezu, mamy fajny mecz z czwartoligowcem, z gromem nowy staw. W nowym stawie. Atrakcyjne miejsce, bo to jest prawie że nad morzem. A wyznaczałem termin o 12. Naprawdę dużo mm. było takich głosów, że no to jest skandal. No kurczę, to jest też duże wydarzenie dla no czwartego tak, klubu. Tak. Dajmy to w lepszym czasie. I wsłuchali się w ten głos. Daj no 12:30. 15, 1215. 1215, no tam <laughs> to jest jednak to właśnie. Człowiek te... odeświ. Tak. Masz, no nie musisz brać wolnego. Nie, prawda? Nie musisz. Akurat się praca kończy też w nowym stawie i dalej się wszystko zgrać. Pięknie, pięknie. To jest właśnie to. Wsłuchać się. No piłka nożna dla kibiców, tak? Tak. Ktoś po prostu przypomniał sobie o tej złotej zasadzie. Nie mogę się wprost doczekać tego spotkania, yy, bo będzie na pewno w... super. Wszyscy zasiądziemy, jak do o 12.15. Ja nie wiem, czy to jest plan transmisji, czy co, no ale, ale śmierdzi dramatem to, jak, jak rozłożyli ten Puchar polski, jeśli chodzi o terminy. Yy, rok rocznie zresztą to się powtarza. Dobra. Tyle o Feo? Tak. Feo. Fly Feo. Punkt dla Piotra Obidzińskiego. Niech pan zobaczy, panie Feo, co pan zrobił. Dał no. panu łatwe punkty Piotrowi Obidzińskiemu. A to nie jest łatwe, żeby Piotr Obidziński rzucił za trzy. No i to jeszcze... Danka. <grym> Danka za za Dankowo za trzy. Pan <grym> Obidziński na pana. Nie no, kuba, powiedz mi, dlaczego oni się tak uparli, żeby tak walczyć na No? Nikt tego nie chce, a nie my będziemy robić superpuchar. W PZP nie wiesz. Ja to widzę. W PZP, nie wiesz, są te ważne, jakieś, jakieś tam sprawy, jakaś reprezentacja gra, z sponsorzy są, a w PZP cały czas sztab kryzysowy myśli nad tym, jak zorganizować super superpuchar. Spędza im to sens powiek. Jest to nieustanny sztab kryzysowy, jak to zdjęcie z Ameryki, z Obamą, tak. Mm. Patrzę, kurde, tu, tu, tu termistycznie trudne jest. Pokazuję. Nie damy radę. Znaczy, wiesz, co, to mnie aż tak nie martwi, jak to, że. O 14.30 pod Beskidzie zmierzy się z Zagłębiem w Pucharze Polski prosto z pracy. 14.30, jak ktoś robi na rano, jak ktoś robi na popołudnie, to nie. Kurde, ma makabrycznie jest rozstawiony ten po po polski puchar. No to jest no, dramat. To teraz, już nie możemy Polsatu za to winić. Nie, będzie musieli winić za to TVP. Podał mi się tutaj, minuta po północy. Wydaje się, że Flash Scorpion. Jeszcze nieustalony termin. Znaczy Podchalę nowy targ. Rzeczywiście, ruch W tym momencie patrzę jest minuta po północy: podhalenowy, nowy targ. Dobrze, dobrze. Fajny, fajny termin wyznaczony. Nie no, trzeba z 90 minut skorzystać, co tu się mhm. dzieje. Nie, ale no powiem szczerze: TVP generalnie, jeśli chodzi o przywracanie prestiżu Pucharowi Polski. No, były nadzieje, były, mm -hmm. były pewne plany i w ogóle. No a co, ale jeszcze nie, nie transmitowali tej rundy, dajmy im trochę. No, no za... przynajmniej skróty chyba mogły transmitować inne kluby, co? Za czym, za bo wiesz, tak samo jest z pierwszoligą. Zaraz się zresztą powiem. Tylko najpierw ustalmy, czy faktycznie po północy, nie nawet, czy nie. To dobry termin jest, nie jest tak gorąco. No co, jest 12:15 ten nowy staw, faktycznie. W Bielsku je 14:30, też elegancko. 14:30 gra też pogoń Grodzisk Mazowiecki z Lechią Gdańsk. W środku tygodnia 14.30, także też spoko, spoko termin. To podchalę nowy targ, a nie jest wyznaczony jeszcze termin. Mhm. Nie jest. Niestety. No i u Skierniewice trzeba było przerzucić na 2 października, bo wsadzili motor Jagieronia zaległy mhm. ligowy. Ale tak to no, te 1430 to takie najbardziej. Nie, to nie jest, no tak grać ze klasy za czas. To ale już jest człowiek tygodnia na rusz. Z pierwszą ligą wszedłem w dyskusję no. swego czasu z Kubą Polkowskim na Twitterze. No. Jak jeszcze był w TVP. To I dawno. Kuba mówił, że te poniedziałkowe terminy hitowych meczów w pierwszej lidze wynikają w głównej mierze z tego, że są Pucharowicze grają w tych pucharach i w ogóle i że to się zmieni. Niestety. Kuba się najpierw zmienił i jeśli miał na to wpływ, to już nie ma. W ogóle duży szacunek dla Kuby, który do końca wytrwał przy swoich zasadach i, i po prostu został e, pogoniony. I duży respekt dla niego. Ale niestety mały respekt dla TVP, który dalej wrzuca hity na poniedziałek. No kurde, poniedziałek wieczór to nie jest pora na hit pierwszej linii. to nie jest tak, że oni po prostu nie chcą iść na zderzenie z hitami ekstraklasy. Przypomnę, niedawno była sobota wieczór, a tam Pias zagłębia. Zagłębie. Mm, Mnieam. <śleskuj> Pamiętam doskonale, bo no, akurat wtedy... Siedzieliśmy za rodziną, wszyscy. Przyjechał w Wójcie z Ameryki zobaczyć. Przyjechałem na Was, na te Grand Derby Zagłębie Piasa, bo piasek Zagłębie już nawet nie kojarzę, nie pamiętam. Nie no, no bez sensu rzucałem te mecze. No, hitowe mecze rzucałem w poniedziałek. Myślę, to, są, to jest dobry telewizyjny termin, Kuba. Nie idziesz na zdarzenie z eksterklasą. No ale wydaje mi się, Kibicowsko że oni... fatalny, fatalne, tak? Rozumiem cię. No, ale nie wiem, czy oni celują, wiesz, no, meczem na przykład GKS Tychy Chorzów. Czy, czy oni celują, że dobra, damy to na poniedziałek, to wszyscy kibice GKS-u Katowice pierwsze co zrobią, to w poniedziałek wieczór włączą. To jest próba ściągnięcia kibiców spoza Banek pierwszej ligi. Po prostu kibiców polskiego futbolu. Kurde. Tego, co ogląda Ekstraklasę, a tutaj chętnie sobie odpali pierwszą ligę, bo jest hit. I wydaje mi się, że zdecydowanie rozsądniejsze byłoby budowanie tego, żeby ten mecz miał godną e, oprawę na stadionie. A nie będzie mieć godnej oprawy na stadionie w poniedziałek 19. Nie jestem w stanie tutaj z tobą wejść w dialog, bo jestem kibicem w kapciach, któremu się nie chce chodzić na stadion i no tak. po prostu nie chodzi. Więc nie jestem w stanie tutaj być dla ciebie partnerem w dyskusji. Zaufam ci, że tak jest. Po prostu. No trudno. No w każdym razie przynajmniej ten nowy staw o 15 minut przesnej. Ale i tak, cokolwiek powiemy o TVP, o tych wszystkich rzeczach. No te mecze są grane. Wczoraj. Piłkarze wychodzą na murawę, piłka jest, sędzia jest. No toczy się mecz. Super Puchar na razie jeszcze nie. To jeszcze nie jest ten moment. Super Puchar staje się powoli takim, taką tablicą korkową, którą obiecałeś, że przykręcisz kiedyś. I ona jest gdzieś w domu, w jakimś miejscu i czeka na to przykręcenie. Znaczy nie, bo to intensywnie kombinujesz jednak. Cały czas łazisz po domu z tą tablicą korkową. <noise> Może tu ją powiesz Już ta już daj spokój z tą tablicą korkową. Powiedziałem, że przykręcę? to przykręcę. przykręcę I chodzisz cały, całymi dniami z tą tablicą korkową. No ale to jeszcze dobrze, jak masz taki przerost ambicji, że nie, to trzeba porządnie tę tablicę. Nie, że dwa gwoździe wbierz. Nie. Weźmiemy tutaj geologa. Geologa, żeby sprawdził, czy jakby, no rzadko w Polsce są, ale jakby było trzęsienie ziemi, to czy wystarczy na czterech gwoździe, czy nie. I geolog sprawdza, czy jest takie, te, no i, i przymierza. I potem ściągasz mhm. też meteorologa, synoptyka. Znaczy, też może być tak, że żona tak patrzy, tu łazisz w jedną, drugą stanowicą korkową, i tak że tak falisz Chcesz coś z Bricomana? No po co jedziesz? Muszę kupić narzędzia do montażu tej tablicy korkowej. Jakie? No tu laserowa poziomizacja potrzebna, jakieś tam rzeczy. Młot pneumatyczny. Młot i właśnie to, 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 to będzie całe. I to tak rośnie piętrowo, ta budowa tablicy korkowej i trochę tak jest super. No, no trochę tak jest. Znaczy, no ja powiem mhm. tak, no mam przekreśloną tablicę w domu jedną, ale nie mam wiertarki. Ma teść i ma tata. No, ale na razie nie miałem czasu, żeby zadzwonić i no, zapytać. To nie jest czas tak, że w chipsach jest, ja jest jak, do znalezienia. Jak zadzwonię i zapytam, to nie wiadomo, czy będą mieli czas przyjechać z tym wiertłem. No. I czy, czy będą akurat to wiertło mieli też tutaj. To no jakoś przy okazji może. No właśnie, może jakoś przy okazji, ale na razie nie było jeszcze okazji. No to... <laughs> Więc to też nie wiadomo. No i tak to jest z tym super Pucharem polskim w skrócie. PZP nie zapomniał. To jest budująca wiadomość. Kto się przypomniał? Sport.pl czy w... WPS? Sportowe Fakty poinformowały, że pojawił się pomysł na to, kiedy mistrz Polski, przypomnę, mistrz Polski sezon 2-3-2-4, bo to ważne przy superpucharach. Jest dużo nierozegranych superpucharów sprzed lat, więc być może kogoś kręciłoby, żeby jednak ten 86. Ale ja czekam na 83. Tak, tak, tak. Mecze Superpuchar Polski może odbyć się w 2025 roku. Plan ludzi ze związku miałoby zakładać, że spotkanie mogłoby być rozegrane potem, jak Jagiellonia odpadłaby z rozgrywek Ligi Konferencji. I musisz przyznać, no jest tutaj z góry założenie, że Jagiellonia odpadnie. No. A co jak wygra? No, nie biorę tego pod uwagę. Już skreślili Adama Siemieńca, a on ma nowego skrzydłowego właśnie. Mm -hmm. No. Niedobrze. Niedobrze. Ale wiesz co mnie ujmuje? Że nasze całe szczęście nas w tym środowisku dziennikarskim jest bardzo dużo. I ktoś tam o czymś zawsze pamięta. I akurat chwała w wirtualnej Polsce, że oni akurat pamiętają o super pucharze. I że zapytali. Moi, ja już trochę nie pamiętam. No ja myślałem, tak. że. Ja to już wyschły, już płyta jest zamówiona. Po prostu literki. Miał piękny poprzez Literki i tyle, nie? Przykręcamy. A tu damy taką małą statuetkę. I jakbyście palili, to tam. To się okazało, że to jeszcze jest bardzo płytko wszystko. Na dole, bo jak pęknie, to żeby ta stearyna tam się tak, nie wylała. Tak. Na... A nie, a wirtualna polska jeszcze, t... jeszcze tym trupłem pogania super Bucharu. No i PZP musiał zabrać głos. Zabrać głos. Znaczy, no to okazało się, że PZP nie pogodził się z tym kuptem płyty i tak dalej. Myślę, że WP trafiło na trop tego, że ta płyta leży jakoś krzywo. Okazało się, że tam w środku sieci PZPN i kombinuje. Jak Ja nie, nie, po nie posądzam WP o aż takie zainteresowanie Superpucharem, Tylko słuchajcie, wiecie nad czym debatuje PZP? Nad Superpucharem Polski. No i najpierw mówiąc młodzieżowo, kiśniesz z beki całą redakcją trzy dni, a później no, piszesz o tym. Mm. A ja to widzę: PZP, odchylasz płytę Wirtualna Polska specjalnie w, w, po w tych w prochowcach. Na cmentarzu, środek nocy odchyla tę płytę, a tam PZPN rozstawione świece, jakiś taki Grimoire Stary, i próbuje, tak, super puhar polski, nie odchodź. Zostań z nami 2023 roku. No, 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 to jest, to jest tak nawet traktat pewien żałoby żałobie, tak, naprawdę. nie mogą się pogodzić. To, to należy tu zrozumieć PZPN. Walczą to bardzo ludzka rzecz. Natomiast Plan miałby zakładać, że spotkanie mogło być rozegrane po tym, jak Jagiellonia odpadłaby z rozgrywek Ligi Konferencji. Więc tak, do grudnia trwa Liga Konferencji. Mm. Faza grupowa. 19 grudnia jest ostatni mecz chyba. Dokładnie. Więc generalnie ten plan zakłada, <grystanie> że Jagiellonia się zesra w fazie grupowej. <grystanie> No to trzeba powiedzieć jakby wprost. Nie jest to takie oczywiste przy tym, że w lidze konferencji jakie drużyny grają, a nie trzeba wiele punktów, bo wychodzi 16 drużyn z 24, tak? Znaczy, wiesz co... Tam jest ja... 24 drużyny są, tak? Tak, tak. Ty znasz ten system szwajcarski z szachu. Jest 36 drużyn i 24 <kuh> wychodzą dalej, no. przechodzą dalej. No, znaczy to grają dość... dalej, przynajmniej no to, jeden słuchaj, No to, to nie jest jakieś bardzo trudne. I wyobrazić sobie, że Jagiellonia się nie zesra, to nie jest... Nie potrzeba mieć, wiesz, być tutaj... Pikasa. Znaczy, powiem tak, wydaje mi się, że i tak przeceniłeś. Ja myślę, że jak zerknęli w terminarz, zobaczyli, że nie ma już tych grup po cztery drużyny, Aha. to liczą, że Jago odpadnie w październiku. Może, no, że już odpadła. Zagra dwie kolejki w październiku, odpadnie i tyle. A nie, w grudniu jeszcze będzie grać, jakiś. A co więcej, może jeszcze, jeszcze grać na wiosnę, faktycznie. No to jest to tyle interesująca sprawa, że my poniekąd to przeczuwaliśmy. Wydaje mi się, że nie trzeba było być takim Nostradamusem, żeby przeczuć, że jak Jagiellonia ma trzy szanse i musi wygrać raz, na przykład z Poniewierzem, to może spędzić jesień w pucharach. No może sobie poradzić, tak. Jest duże zagrożenie, że spędzi jesień w pucharach, a potem leci do belek. Pamiętajmy, że jak, kończą się, jak kończy się zima, to Polska leci do belek, cała. Mhm. I więc będzie ciężko to wcisnąć gdziekolwiek, że dopiero gdzieś na wiosnę ewentualnie. No, to, to, to jest też tutaj. Ale im dalej... Tym gorzej. Znaczy, tu jest właśnie TVP, analizuje te terminy, że Jadze powinno wystarczyć 8 lub 9 punktów, by zmierzyć się w fazie playoff off Ligi Konferencji. To jest ten model matematyczny, który tam mhm. zawsze przywołuje, że, a, że tak to wygląda. Mecz odbyłby się, ta faza play-off Ligi Konferencji, w lutym przyszłego roku. To z kolei oznacza, że Jaga mogłaby zmierzyć się w meczu o Superpuchar Polski w marcu lub kwietniu, zakładając, że Mistrzowie Polski nie przeszliby fazy playoff. Mm. To jest bardzo precyzyjny termin tego Super marcu. To jest w grudniu po południu. Albo... Ja pamiętam, że będą przerwy na kadry Bardziej precyzyjne było tylko jak Tomasz Opański mówił, że jak wróci z Radony. To, że Jaga będzie gdzieś tam w fazie play-off ligi konferencji nie jest nierealne, a to rzeczywiście kasuje możliwość rozegrania tego gdzieś tam powiedzmy wiem, w styczniu czy w lutym. A jak się będą grać w tej lidze playów? Wejdziesz, Jeszcze nie daj, Bóg kto przejdą. No to jest tak, jest maj, jest ostatnia kolejka, pompa, Multwiga, ale dzień wcześniej Jagiellonia gra mecz. Albo krakowskim tariem. Dwa mecze jednocześnie Jagiellonia. Super nie. Puchar polski, no, prestiż tego turnieju rośnie, tego meczu, przepraszam, rośnie z każdym akapitem, o którym czytam. Nie, jak to jest ważne. No, jak, jak jesteś się... przy maju. Okej, okay. przyjmuję Twój argument, ale moim zdaniem powinni zaplanować razem z Jagiellonią. Słuchajcie. Gramy multiligę, tydzień minie, już wjeżdżamy ten super puchar. A Wisła jest w barażach <grym> Ekstraklas. No niestety. Trzeba poczekać. No niestety. Wisła zagra w barażach, to usiądziemy na spokojnie. Ale Jaga może już zaczynać europejskie puchary 2-5, 2-6. <grym> I wtedy wpadniemy w taką niekończącą się pętlę zawsze się zastanawiać, kiedy ten super puchar. Ale wszystko jest przez Wisłę i przez Jagiellonię. Bo wiele osób podnosi ten argument. Że pewnie Jaga może się gdzieś zakręcić koło Pucharów, pewnie Wisła może się zakręcić w barażach pierwszej ligi. No i co wtedy? Czy będziemy naprawdę czekać na sezon, kiedy Wisła Kraków awansuje do ekstraklasy, a Jagiellonia nie dostanie się do europejskich Pucharów? To się może już nie zdarzyć. <laughs> to, a co jeszcze oni zawsze tak będą już? Wisła zawsze w pierwszej lidze w barażach, a Jagiellonia zawsze w Pucharach. No dramat, dramat, naprawdę. E, oczywiście TVP tu kontaktował się z Wojtkiem Pertkiewiczem, prezesem Jagi, który. Pierwszy słyszał, Mm. Nic się z nie kontaktował. A jeden z akcjonariuszy mistrzów Polski, na wieść o tym, że Superpuchar miałby się odbyć w przyszłym roku, odpisał, że jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie rozegrać ten mecz podczas obozu przygotowawczego w tureckim Belek. Ale to jest żart. Był żart. Ale to naprawdę najbardziej logiczne jest. Wszyscy będą wiadomo w Turcji w belek. No tak. Wisła, Kraków będzie w belek, Jaka będzie w belek. Działacze będą w berek, Selekcjoner będzie w belek. No. Dziennikarze będą w belek. Nawet podejrzewam, że część kibiców będzie w belek. A jak nie będzie kibiców, to się te wszystkie drużyny spędzi na trybuny w berek i będą grać w ale, ale to jest rzeczywiście, wiesz, bo o co tu chodzi tak naprawdę? O co trwa walka? O przywrócenie prestiżu. Temu świętemu dobru naszych ojców, naszych dziadów super Pucharowy polski i masz ten mecz na bocznym boisku Antalia Sporu, siódmym bocznym. Już takim, gdzie gdzie nie gdzie jest szlaka. I wiesz, jest ta rzeczywiście oprawa tego wszystkiego. Chłop przechodzi z bazarem z koszulkami obok akurat, prawda? Jedzie śmieciarka w kadrze. No to to mm. jest właśnie to, tak powinien <laughs> wyglądać super Puchar Polski. Ale podoba się, bo kod reguły jest taki właśnie, nie no nie, jak to będzie wyglądało jak zorganizujemy dalej? lepiej przełóżmy to na kwiecień, bądź maj, bądź, bądź jeszcze jakiś inny miesiąc, nigdy nie wiadomo kiedy nadejdzie miesiąc, kiedy będzie można zrobić super puchar. Super puchar polski, sam oglądałeś, wiesz, nagle muezin w trakcie 34 minuty, niesamowite efekty wizualne, jedna kamera. Mm. Klubowa, która to transmituje i tak goni, i tak nic nie pokazuje, żadnych przybliżeń. No ja to widzę. To, to jest rzeczywiście opakowanie godne Superpucharu Polski. Prawo. Prawo PZPN. Cieszę się, że PZPN tak usilnie walczy o ten Super Polski, bo rzeczywiście prestiż rośnie tego Superpucharu Polski. Ja słyszałem, że Real chce się zgłosić do Super superpucharu, superpucharu, Bo tak mówi, mamy dużo tych trofeów, a takiego nie mamy ładnego. Mhm. A wiem, jak trudno jest zdobyć, bo jest grany nieregularnie bardzo. Jest bardzo <noise> <jak> wędrujące święto. <noise> jak się przypomni. <noise> tak z tym, z Wielkanocą, nigdy nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo, nie wiadomo. Święto ruchome absolutnie. Wiesz, co ja bym tutaj przyfejował trochę no. w, tym, w tym rozumieniu, że. Czy Że obrócił temat w jakiś bardzo ogólny. Okay. Tu trwa dyskusja, czy lepiej coś zrobić, byle jak, ale zrobić, czy lepiej wiecznie odwlekać na, na, na świętego nigdy. I ja nie potrafię udzielić odpowiedzi na to pytanie. Bo wiele razy w swoim życiu postępowałem tak, że jak ma nie być wcale, to lepiej zrobić po łebkach. To będzie przynajmniej coś. Na, nie wiem, cokolwiek, laurka na przykład. A czasem też robiłem tak, że nie no, jak zrobić na odwal to lepiej nie robić w ogóle. Musisz tu bardziej iść w tym fejowanie. Musimy, Polska nigdy nie będzie czy, wielka. Musimy odpowiedzieć sobie, czy Polska wciąż będzie w szponach niedasizmu? O? No, dokładnie. Znaczy... Czy w Polsce można robić rzeczy? Duże? Sejsmiczne wręcz? Czy będziemy zawsze, że mu nas się nie da? Ile, ile słuchamy? Życie Od wie, że się nie da, że się nie da, bo w Polsce, bo się nie da, się nie da super pucharu Polski zrobić. A się dało, że właśnie. To spróbujmy, żeby się dało. Oto tu jest rzeczywiście, masz rację. Tu chodzi o to, czy Polska będzie wielka i wyrwie nie. się ze szponów nie da sizmu. Jak zawsze, we wszystkim chodzi o to, czy Polska będzie wielka. A już dostaliśmy ciosy, kiedy Gonzalo przeprosił bo to w, no. powiedział wprost: Jak ja bym przeprosił, to Polska nie będzie wielka. I przeprosił. Tak, więc Paul. musimy teraz jakoś odkręcić szybko organizację superpowietrza. No, no, tak. Ale zastanawiam się, bo generalnie od strony takiej finansowej czysto, od strony organizacyjnej, PZPN ma środki, ma możliwości, żeby tak, wydajemy stanu Fenerbacze. Będziemy grać w Stambule teraz. Będzie nie, nie mam daleko. Wisła, Jagiellonia, w Stambule, zaprosiliśmy już kibiców Fenerbacze bez Iktasu. I będziemy tam grać. I jestem ciekawy, jakby to było przyjęte. Albo że słuchajcie, Chicago. Chicago no. dla Polonii. 70 tysięcy. Wiadomo, że musieliby o tym porozmawiać. Na Soldier Field. Na Soldier Field Stadium. Przyjdą Polacy z Chicago. Polonia cała. Już czeka. 100 milionów polskich mieszkańców Chicago przyjdzie. I najbardziej jestem ciekawy, bo fajnie trafiło, że akurat jeszcze prezesem jest Wojciech Pertkiewicz i Jarosław Królewski. Że To nie jest tak, że, nie wiem, tam zagoni Cezary kolesza gdzieś do narożnika i się nigdy nie dowiemy, jak wyglądały raz. rozmów. Nie, wszystko nie na Twitterze od razu. Mm -hmm. Zadzwoń do nas, zaproponował, żebyśmy grali na stronie Fairbacze. I wtedy będziemy mogli dalej się cieszyć, komentować i no, czerpać z tego super pucharu pełnymi garściami. A najbardziej to się obawiam, że w końcu gdzieś to wcisną, zagramy i zapomnimy. No, nie wiem, tego. czy da radę wcisnąć. No, no, to no, jest ciężko. No jakie no, sześć meczów. Gra. Sześć. A po drodze trzy zgrupowania kadry. no, no jest, jest. W grudniu się że, liga kończy. W lutym się zaczyna. Chyba, że bez kadrowiczów zagrają. No ale no tak to jest z tym super No jedna niespodzianka ci się przytrafi. Pierwsza ligowiec wygrywający, już się sypie wszystko jak domek karny. Tak to by sobie zagrali? Normalnie ligowy sparing jakiś swój, aby dołączyli to do ligi. Tyle? E, tak, nie wiadomo, kiedy będzie superpuchar. A jeszcze, jeszcze jeden aspekt, który mnie no, zastanawia, słucham. taki techniczny. Czy to nie było jednak tak, że w PZPNie ktoś rzucił, ej, bo jeszcze superpuchar został? I że ten człowiek, który to przypomniał, to już na przykład nie pracuje w PZPN. Bardzo w możliwe. Bo po prostu mi go żal. Tak po ludzku. Tego, który to na nowo rozniecił. Płyta już była kupiona. No. Literki przykręcone. Nie wpienić się w robotę kamieniarzom. Kurde, poważna liga, poważne pieniądze. Eee, szkoda z No i co? Trwa? W zawierucha na rynku trenerskim. Ja jestem wstrząśnięty generalnie. Tak ogólnie. Nie, 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 że jestem wstrząśnięty, że prezes Jacek Klimek, że w słowniku prezesa Jacka Klimka, że Jacek Klimek nie akceptuje już jakości. I nie, że nie ma w słowniku Jacka Klimka dalszej pracy. Kamila Kieresia w Stanimiejec. Mhm. tym nie jestem wstrząśnięty aż tak mocno. Wstrząśnięty jestem tym, jak dynamiczny jest ten rynek trenerski. Bo jeszcze jeszcze miesiąc temu tak naprawdę były w ligowe kluby, które przymierzały trochę, że no trochę kiepski ten start. Na przykład Polonia Warszawa, która bardzo szybko mhm. zwolniła Rafała Smalca. Kół cieszę wszystkich związanych z Polonią Warszawa. Tak. Ja czytałem tym nazwisk z wokół Polonii Warszawa. Tam się pojawiały naprawdę egzotyczne nazwiska, takie, które bardzo długo nie były widziane na karuzeli trenerskiej, albo w bardzo takich niezbyt pełnych, w erze, która nie była najeżona sukcesami, odchodziły z poprzednich klubów. Widem Mariusz Rumak na przykład, który, który też gdzieś tam, no pamiętajmy, że, że, że jest trenerem. Znaczy, nie był tak przymierzany przez dziennikarzy i tak dalej. Natomiast widziałem kibiców, którzy mówią, no, dlaczego nie zwalniamy tego smanca, skoro na rynku są i taka długa lista. I ta duchysta, tak jak mówię, zawierała różne nazwiska. Nie wszystkie, to był Fabio Capello i jeszcze jacyś inni zagraniczni trenerzy. No i tak sobie myślałem, kurczę, no jest bieda. Jest bieda na rynku trenerskim. Rozumiem, że Leszek Oliżyński w wywiadzie dla Weszło powiedział, że on teraz jest rewelacyjnym trenerem. Tak dosłownie powiedział. To jest słowo w słowo jego wypowiedź. Oczywiście pewnie się przy tym uśmiechnął. Rozumiem, że... Jest Mariusz Rumak, który pewnie jeszcze nie do końca się pogodził z tym, że może ta jego kariera trenerska już być tak na tym niższym poziomie niż, niż wyższym. No i, i że okej, okay, są tego typu nazwiska, ale zawsze gdzieś tam się ktoś kręcił, kto akurat nie, był, nie miał pracy, a myślał sobie, o może teraz, na przykład Piotr Stokowiec, przed tym, jak w UK się pracował, bo mhm. teraz już mniej. No i tak myślałem, kurde, nie, no, no nie ma kogo brać na tym rynku. A teraz proszę, ile się narobiło. Jest ruch. Teraz się narobiło, że praktycznie, no kurde bele, no przebierasz w ofertach tutaj. Masz łobo, proszę. Czemu nie? Masz mhm. Kieresia, proszę. Kuzera jest do mhm. wzięcia. Wszyscy są. Wszystko trenerzy, którzy do niedawna no mieli niezłą prasę. Mieli duże wsparcie w swoich klubach. Mieli y, dużo artykułów i było tak, ha, udowodnił wam na przykład Kieresia. Albo ha, udowodnił wam Kuzera. Albo jeszcze ktoś inny. Bozyński, jak wam udowodnił, a potem nie. Albo Banasik jak wam udowodnił, a potem też nie. No i ci wszyscy scenarzy są bez pracy teraz. Normalnie. No tak. Poza naszym niedźwiedziem. Tak. No i co ty na to. Czy wiesz, ciężko mi się odnieść do powodów zwolnień w pierwszej lidze, bo tego aż tak nie śledzę, nie? Mogę, no to, że jest ruch w interesie. Trudno mi się tak wypowiedzieć, że to, to dobrze, czy to, to źle. Myślę, ja że, że każdy z tych klubów to jest jakaś osobna historia i no nie jestem w stanie ocenić, czy GKS Tychy dobrze zrobił, czy źle, bo śledzę tylko tak, co, co drugi mecz. GKS, tylko Ty, oczywiście. Mogę się wypowiedzieć na temat Kamila Kielesia maksymalnie. Dobrze. Ale Ty na pewno masz Dobre jakąś i refleksję to. na temat tych trenerów. Dobre i to, daj Bo Na pewno masz ty jakąś refleksję znaczy, na temat tych trenerów. No, czy to było słuszne zwalniać ich? Nie, to jest osobna kwestia, dlaczego tak się dzieje. Bo wydaje mi się, że dlatego tak się dzieje w pierwszej lidze, że od razu padło trzech trenerów, którzy moim zdaniem. No, 34 dni minęły od słów właścicieli Arki Dnia, że ma pełne zaufanie w Wojciech Łobudziński. Mhm. Z Łobudzińskim możemy nawet spać spaść. <noise> i nic się nie stanie, bo taki jest fajny kolo ten Łobudziński. No, i 34 dni minęły do jego zwolnienia. Mhm. Banasik. Od początku wydawał się trenerem ponad kapelusz GKS-u. Ale już długo w tym kapeluszu chodzi, co? No tak. Długo się wydawał W praniu skurcz. Bardzo akurat, Już tak nie siedzi. Ale pozostaje pytanie, czy faktycznie dysponował taką kapelą, żeby, żeby, żeby coś z tym zrobić. Kapelusz się skurczył. I tak samo Janusz Niedźwiedź, zwolniony z ruchu Chorzów. No, jak widać, ceniony na rynku starkasowym wciąż. No to rzeczywiście. I to, dla... to, no to mogę ci powiedzieć, że ten ruch mnie zaskoczył. Ruch, ruchu. Faktycznie, no bo ja rozumiem, że ruch Chorzów miał kiepskie wejście, ale czy aż takie? No i, i teraz Ci powiem, dlaczego tak się stało. I Wam, drodzy widzowie, też powiem, dlaczego tak się stało. Otóż dlatego, że w pierwszej lidze jest dokładnie sześć drużyn, które przerastają tę ligę, mm -hmm. zjadają tę ligę. Sześć murowanych faworytów do awansu. Sześć jest klubów takich, co tu wchodzą i biją wszystkich. Prawda. Ale to jest sześć. To jest pierwszoligowe piekło. To jest ten grunt, o którym warto opowiedzieć. Masz rację. I to jest, yy, to wymusza pewne ruchy. No bo patrzy, wyobraź sobie, jesteś właścicielem Marki Gdynia, patrzysz na swój budżet, no kurde, jest duży. No jest duży budżet, jest duży budżet. Patrzysz piłkarz. no są dobrzy piłkarze. No tak. Są piłkarze, na ligę, kurde. interesują kluby ekstraklasy. No jest trener, który jakieś tam doświadczenie ma, a to nie gra, nie chodzi, nie biega, nie skacze, nie pływa, nie strzela goli. I nie przygotowuje kanapek. I myślę że coś jest chyba nie tak. Ale równolegle, kilkaset kilometrów dalej, w ruchu patrzą na budżet. No, no, jest duży budżet. No, ja patrzę na mój budżet. Mój budżet jest duży. Patrzę na moich piłkarzy. No, oni byli w ekstraklasie. Niektórzy to nawet padli w oko w ekstraklasie. Mhm, Szczepan. Że, że mogli pozostać w ekstraklasie. I takich klubów, gdzie sobie tak myślą, jest nie sześć, bo Brukbek wszystko wygrał. Jest nie pięć, bo mieć nieźle wystartowała, więc tutaj jeszcze nie, nie zdążył się zapalić. Ale takich klubów są trzy przynajmniej. Wisła-Kraków, gdzie Kazimierz Moskal ma immunitet złożony z europejskich pucharów. No i właśnie ruch z Arką, gdzie w teorii wszystko się zgadza, a w praktyce nie do końca. No tak, no to jest jakby traktat o tym, jak konkurencyjna jest pierwsza liga, że zawsze była, ale teraz to już przesadza. Bo masz tak, jak mówisz, Termalika, która ma hajsy, ma bardzo dobrego trenera, ma niezłą kapelę do grania. Po prostu tak. faworyt do pierwszego miejsca. Wisła-Płock, popularni Saudyjczycy, mm. wszystkie pieniądze świata, jak braknie, to się zimą jeszcze parę przedszkól zamknie i też będą pieniądze. No murowany faworyt do awansu. Ostatnio jeszcze wzmocniony, pamiętajmy, kolejnymi czterema milionami. Oczywiście. Arka Gdynia, no naprawdę kapela. Też wzmocniona. No, murowany faworyt do awansu. Legnica? Kurde, no jak to zamierzają do Daj spokój, tak jak piłkarze nie posprowadzali. No kwiecień, bogacz. Bogacze zachowali. Podgórski. No. Kaczmar, daj spokój. spokój. No drużyna do awansu, murowany faworyt. A jeszcze nie, mówię, nie powiedziałem o wiśle Kraków która już w ogóle jest faworytem murowanym do awansu, a ruch Chorzów z Niedźwiedziem patrzę, murowany faworyt do awansu. Wymieniłem już sześć drużyn, które są naprawdę potężne, jeśli chodzi o pierwszą ligę. A wiadomo, że zawsze jest jakaś rewelacja, mm. taka totalnie od czapy że zawsze jest jakaś rewelacja z tych drużyn, które. Nie, no my tak raczej może barażę i to akurat za No, przy czym jest. Niesamowite jest konkurencja w pierwszej lidze. Możesz być, nie wiem, strzelam tak z głowy jakieś miejsce, dziesiąty nawet. A później prezentować niezły poziom również poza pierwszą ligą. Także tak, to, to jest naprawdę fascynująca, fascynująca. liga, ale nie wiem, czy tak fascynująca dla wszystkich trenerów, kibiców i tak dalej. Ale młyn jest nieprawdopodobny. Mapy mentalne muszą mówić zmiany. Mapy mentalne, bo wydaje mi się, że ci właściciele w pierwszej lidze trochę są jeszcze na etapie, że no tak, nie, no teraz to zbudowaliśmy taki klub no. i porównują się z, z, na przykład ze swoim klubem sprzed lat. I patrzę nawet, nie wiem, na, na ruch chorzów. No ostatnio jak robiliśmy awans. To nie miał Jarosław skrobacz tych narzędzi, które mają. Ja znaczy, spodkowicie zawsze mają cholernie ciężko, nie? Tak się ogarnąć w tej pierwszej wizy. dzień dobry. To swoją drogą, natomiast wiesz, no, patrzę nawet na, na przykład Wisły Kraków, ale też na przykład, na przykład ruchu, no chyba, chyba szczególnie ruchu, bo to, tam jest to myślenie bardzo uzasadnione. No ostatnio robiliśmy awans za dwa złote mm -hmm. i gruszkę. Tak. A teraz tu jest potęga, i Janusz Niedźwiedź ma wszystko i nie punktuje. No trochę tak. No ale to nie jest już taka liga. No nie jest. I każdego roku będzie coraz trudniej. Zwłaszcza, że no, tak naprawdę przy tych budżetach, rosnących cały czas, gdzie masz absolutnie potężnych biznesmenów, rodzina Witkowskich, bardzo potężni. Andrzej Dadeło bardzo potężny. Miasto Płock. Bardzo potężne. Bardzo potężne. Potężny, prężny biznes. Są wielkie korporacje i miasto Płock. Mhm. I no, trudno jest z nimi podjąć rywalizację, a awansuje tylko dwóch. No, bądź trzech, jeśli ktoś przez się przemknie, ale przez zbarażu jest, jest trudno, nawet jak jesteś bogaty. Więc wydaje mi się, że tutaj stąd to nie trzymanie ciśnienia. Znaczy, nie wiem, czy to nazwać nie trzymanie ciśnienia, bo obiektywnie coś nie działa. Znaczy, mnie absolutnie przekonałeś, i to jest super w ogóle diagnoza tej pierwszej ligi, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy w GKS-ie tychy postąpiono dobrze czy źle, ale ten grunt pierwszoligowy, jak bardzo on jest chybotliwy, jak bardzo jest tam złudzeń de facto co do własnej siły, gdzie. No przeceniana jest własna siła względem tego siły, lekceważenia siły rywali. No, twoja Właśnie przewaga siły. tak naprawdę, twoja przewaga. I tu jeszcze kończąc jakby ten, no, ten długi trend o pierwszej lidze. Stąd jest bardzo duże ciśnienie, żeby już działać, już w tym momencie. Bo nie już są. Pożyczka z miasta. Już no pożyczka z miasta, już tak. No bo nie są głupi działacze w Chorzowie, nie są głupi działacze w Gdyni. I oni wiedzą, że jeśli teraz się nie poprawią wyniki, to już nie dościgniemy, bo te potęgi punktują na potęgę. Więc trzeba już teraz coś przeprowadzać, no bo my musimy w tym sezonie awansować, bo jak nie awansujemy, no to nasz budżet 15 milionów będzie psów. Nie, no Wisła-Płock musi awansować. Ja sobie nie wyobrażam, że oni nie awansują. Co tam się dzieje w Płocku, jak oni z takim dofinansowaniem z miasta nie robią awansu? Ostatnio no, sobie Remis. nie wyobrażam. Remis z GKS-em tych u siebie ostatnio. No i oglądają plecy, Termaliki, 5 punktów już straty. A za nimi się czai górnik Łęczna z zaległym meczem i 16 punktami w stawce. Ja mówię, do ruchu się naj, naj, najmocniej odwoływałem, bo wiem oczywiście, że kibice mieli mnóstwo zarzutów do Janusza Niedźwiedzia. No słaba ta forma. Że dosyć trenie. długo już też Janusz Niedźwiedź był. Mm -hmm. Cały z... miesiąc, no nie był trenerem e, sierpnia. Nie, nie był. Podobnie jak się Siemiec. Ale tu znowu no, przykuwa uwagę to, że, że grał na wyjeździe w Krakowie, w Niecieczy, w Gdyni i w Płocku. No, ty, z tych czterech meczów rozumiem, że przyszły dwa punkty, nawet no, to są cztery mecze z innymi zespołami, które mają dokładnie te same narzędzia co ruch tak naprawdę do stworzenia przewagi nad, nad resztą ligi. No ale to mówię, mój długi trend o tym, że w pierwszej lidze sześć klubów myśli o sobie jako o dominatorze, mm -hmm. ma ku temu jakieś argumenty, ale no, w praktyce jest ich za dużo. Żeby... A jak jest sześciu dominatorów, to, no, to gdzie... zmienia te wizje dominacji. Gdzie to kucharek sześć, tam... tam awansuje z nic. Tam awans może zrobić znicz. znicz przyhamował, przyhamował znicz. Przygasł znicz od wizyty a... naszych ludzi. No, dobra. A w Ekstraklasie nie ja Niedzieć, proszę. jaki? Tak, od razu awans zrobił. Ruch został, jedzie awansowo. E, co do zwolnienia Kamila Keresia, ja mam to jakieś takie zdecydowane opinii. To nie jest jakiś skandal. A to dobrze. Ale czy można byłoby e, jeszcze dać szansę Kamilowi Keresiowi? Myślę, że tak, bo Kamil Keresi, no, kurczę, no nie raz i nie dwa pokazał, że właśnie w takich trudnych warunkach jak trzeba robić grę o utrzymanie, to daje sobie radę. Jak jesteś pod kreską, jak nie masz nie wiadomo jakich transferów, to dajesz sobie radę. Kamil Kieres jest zaprawiony w bojach. Ja się zastanawiam co do kandydatury Janusza Niedźwiedzia. Fajnie, ale Janusz Niedźwiedź, Różne walczące utrzymanie. Janusz Niedźwiedź, lepiący z materiału, który nie do końca może pasować do popularnego Niedźwiedź bol. Nie wiem, nie kupuję tej ani na Wiesz, problem polega na tym, że okej, okay, stal, mielec. Całkowicie miała prawo stracić zaufanie do Kamila Kieresia. Tylko problem polega na tym, że idealnym następcą Kamila Kieresia byłby Kamil Kieres. Mm. Trener zaprawiony w bojach utrzymania. Trener, który potrafi wycisnąć maksimum z grupy, takich już trochę mnie tam skreślili, ja to nie gram w piłkę, a ja w ogóle jestem kormoranem. No, takich Kamil Keresz często dobre drużyny montował. O, tak? kormoran 17. No, tak, tak. No a Janusz Niedźwiedź, ma tak. Janusz Niedźwicz, mi się wydawał specjalistą od awansów raczej w tym momencie. Nie chcę szufladkować, Badkować. Może Janusz Niedźwiedź będzie tu pasował, ale ja bardziej ja tego nie widzę do końca w tym momencie. Ciekawe czy piłkarze przynabrali. Nie? No tak nie, dobra, bo no, już się z tym kieresiem źle pracuję. Dobrze, zatrudnimy wam specjalistę od wyciskania z was Maxa. To będzie Camilo Queresinho. Mm -hmm. Portugalski szkoły. Hola. <laughs> Hola, chłopcy. Chłopakos. Amigos. Hola, chłopakos. Będziemy grajcos Czasos na treningos! 3-5 głos. <ścoughs> tak. 3-5 dłos. Bueno. Buenos Aires! Buenos Aires. No i Kamil Kieresios, znaczy Kamilo Kieresios. Kieresinho? No, Spokojnie, by, by mógł wtedy odczarować. Byłby ten efekt nowej moty. I ci piłkarze, potem wiesz, słuchasz tych wywiadów. Nie, nowy trener w nas uwierzył. Kiedyś się niosł, widać tę rękę Benfiki, i Ledbona. Kamilo, kiedy tylko przyszedł, powiedział nam: Wy potraficie grać w piłkę. Uwierzył nas, natchnął nas, dodał nam skrzydeł. Nie, to ten stary cap. <śladanie> Wcześniej Stary sap. Kamilo, Prusza, to był To jest energia, świeżość. Jest. Trzy godziny, bo w Polsce już się języka nauczył. Tak. W stopniu komunikatywnym. Zwójrzmy trener, No a nie ten stary cap. No? Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że część piłkarzy mogła przyjadać. Jako stary cap. Cieszę się, że już jest tego określone, zwłaszcza, zwłaszcza zagraniczni, myślę, że zagraniczni, naprawdę. Nie, nie za bardzo kumają, kto ich trenuje. Camillo? o, no, nie było bariery językowej, od razu mm. mówił do nas taką mieszanką portugalskiego i polskiego. Zresztą język futbolu jest uniwersalny. Tak, tak. I Camillo wjeżdża, trzy zwycięstwa na początek. Pewnie, pewnie. Star się kręci o puchary. A, interesujący ten sezon. Ja jestem ciekawy, kto jeszcze powróci na, na karuzelę trenerską i w jakich okolicznościach. No, to zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. Ja chciałem tu jeszcze, skoro przy wątku ekstraklasowym, odnotować, że Korona ma sponsora. O! Next. Next. Jakiś coś but. Available coaches otwieram. Otwierasz no, available. Bo to ja po prostu powiem, że mówiliśmy o Koronie, że nie miała sponsora. Teraz Korona... Ma sponsora? Więc wspominamy Korona ma sponsora tytułarnego. Zaprezentowała go na takiej takie konferencji, że przyszli ludzie. Mm. No, ludzie e, przyszli? Meg, chyba ma Dobra, uwaga, czytam. Powiedz stop. Jak, po, jak pomyślisz sobie, tego trenera widział mu siebie, dobra? Jak miał klub? Eksbot. Eksbot. Sponsorem Tutarny. No i to. Powiedz stop, jak dostrzeżysz trenera, którego widziałbyś w swoim klubie. W Ekstraklasie. Klubie. Tak, w swoim klubie Ekstraklasie. W takiej Ekstraklasowiance, Ekstraklasowice. Dobrze, bo to dobrze. Bo widzę, że to widziałbym myśliwca, więc wszystkich musiał odrzucać i tak. zabawę ci bym zaczął. Jesteś siódmy Ekstraklasowianka. No trener... To, to nie zmieniam. Jesteś jedenasty. Dobra. Niewielka. Nudno grasz. Ok, nudno, grasz. nudno gram. Nudno grasz, a w dodatku podglądasz treningi Legii Warszawa. Uf, lepiej trenują. <laughs> Dobra. Mariusz Rumak. Adam, Adam Nowałka. No, nie będzie chciał, ale chciał, bo byłoby ciekawe. Maciej Kędziorek. No tak, tak, to dzwonię do Maciej Kędziorek. Bo ten radom jak nie było tak źle. Tak szybko? Tak, tak. Ale. Ja nawet nie doszedłem do Piotra Tworka. Ale nie. ja zapraszam na spotkanie na razie. Ty masz za dobre serce. Jedziemy dalej. Dobra, to jednak nie. Jednak do jesteś Tworka le... też. Jesteś Lechem. Piotr Nowak, no Maciej Storanczyk, Kamil Kiereś, Marcin Kaczmarek, Kamil Kuzera. Daruż... Marcin Kaczmarek, o Boże, rzeczywiście, była taka postać. Darusz Dźwigała. Rumuald Szukiełowicz, okay. Jadwoś, no Marcin nie. Matysiak, Włodzimierz Gąsior, Leszek Ożyński, Piotr Stokowiec, Jerzy Brzęczek, Dariusz Żuraw, Wojciech Łobodziński, Karol Szweda, Dariusz Banasik, Robert Warzycha, Żuraw i Mariusz Lewandowski. Patrz. No, Lewandowski to z takich Roby głogów, nie? Ale Żuraw, no też nie, też, też No, bardzo ciekawe no Brzęczek, jestem zęgaw, co daje dla Brzęczka? To mnie interesuje. Kurde, no i się zepsuło, patrz. Tak dobrze, tu... tak, tak sobie radziłem z tym transferem, aktem. że jest dużo trenerów w Mandrysz, Zając. Nie. już do hajty, to za daleko. Kozubek, Dłużyk, Adam Topolski, Dariusz Jurczyk, Bogusław Pietrzak. Nie, dobra, okej. Okay. Stronę... z strony strony Muzeum Polskiego Futbolu? Trzecia, Trzecia strona jest już dla freaków. Trzecie. Z pierwszej strony. Każdy dyrektor sportowy ma wykupiony no. dostęp tylko do pierwszej strony na transfera Brzęczek? Na pewno jestem ciekaw, co dalej dla Brzęczka. No, czeka. Nie, no, taka rodzaja trenerska jednak. Kiedyś było inaczej. O. Lepiej było kiedyś. Na pewno. Patrz, na drugą stronę otwiera Rafał Smalec i Mirosław Smyła. I Ryszard Wieczorek. No nie, Dominik Nowak. Kurs. Piotr Jawny. Piotr Jawny czasem komentuje nasze programy. Że się chuja znam. Znaczy, no, się nie w ale że się nie znamy generalnie. No to prawda. No, Ma rację. To dlatego, zająłem, panie Piotr. Dlatego mógłbym. My e... no, jesteśmy byłymi piłkarzami, a nie trenerami z wynikami. Nie. Jest też Darusz Dudek ostatnio zatrudniony w Zagłębnym Stowiec. No i wodzimy, sztylak I Jarosław Skrobacz. I Marek no. Głębieski. Marek Gołębieski, patrz, były trener Legi, jest bez pracy. Kurde. Świetna kariera. A się dzieje. No dobra, to tyle o trenach. Dużo się działo w piłce takiej półamatorskiej. Tak. Jak w pogoń z się tyle nie działo. Pogoń szczecin się znalazł w piłce półamatorskiej. Gościnnie. Ja nie wiem. Ja, tak, ja Co się z Pogoni, tak? No niech będzie, no niech będzie. No, To jest akurat najmniej palący temat. Bo Dobrze, pogoń to szczecin nie musimy. została zaproszona przez Spartę No, na uświetnienie. 75 jak klubu. Pogoń Szczecin przyjechał i wymóciło. <laughs> sparte węgorzyno 19 do 0 Oglądałem sobie ten skrót i no tak. <laughs> no, no dobra. No, sympatycznie. Co, zapraszasz Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin tak rodzina, wystawia no. mocny skład. Gra na całego. No, w sumie czy nie tego oczekujesz? O. Jakbyś zaprosił Pogoń Szczecin, a oni przysyłają ci, wiesz, paru emerytów, kogoś z rezerw i dwóch juniorków, no to czy o to ci chodziło? A to Pogoń Szczecin faktycznie uświetniła obchody 75-lecia A-klasowego klubu, no nie litując się. To jest, to jest traktat o litości. Powiedz litość, dać sobie strzelić jedną bramkę, jakąś taką wyżebraną, gdzie wiadomo, że nigdy byś nie strzelił. Czy po prostu tak, jesteśmy Pogoń Szczecin, przywidzą grać, no to grajmy. Dzień dobry. Mhm. Możecie będziecie mogli zawsze powiedzieć, że graliście z Pogonią Szczecin, że to nie był cyrk zalewski. Tylko my przyjechaliśmy grać z wami w piłkę. No. Ja bym wolał w ten drugi sposób. Ja, ja przegrałem kiedyś 0,21. I było to bardzo honorowe 0,27. Ważam wolę tak przegrać 0,19 niż teraz. Dobra, jeden 6 a tu już wchodzą 15 15-latki, a tak w ogóle to macie honorową bramkę, bo, bo macie dzisiaj święto dupy. No, pan Bogdan bardzo chciał kiedyś strzec gola. No, no dokładnie, no, mamy po prostu jasełka, tak, no, tak ja uważam, że spoko, nie, nie mam problemu. Ja się właśnie zastanawiam, bo generalnie to jest bardzo fajne podejście, powiem dzieci, A zastanawiam się, czy jakbym był tym klubem A-klasy, to co bym wolał? Czy bym wolał, żeby przysłali juniorków i żeby coś tam się jakoś zadziało? Czy bym wolał? Tak, przyjedźcie pełną kapelą. Tylko wiecie co? Weźcie jeszcze normalnie rękawice bokserskie, to jeszcze będzie mogli nas studz potem, bo tak bardzo żądamy tego. Słuchaj, wiesz jakie są napięte terminarze? To, że Pogoń Szczecin przyjeżdża na Spartę węgorzyno na A-klasę, podejrzewam, że jest dużo A-klasowych klubów, które chciałyby, żeby Pogoń Szczecin je odwiedziła, a nie zawsze jest na to czas. Mm. Wydaje mi się, że to było uhonorowanie godne 75-lecia A-klasowego klubu, gdzie grają, no, no nie grają zawodowcy zaradzę kulisy, a klasy, nie grają tam zawodowcy. Dla chłopaków to było przeżycie i faktyczne zdarzenie z tymi, że może jednak moje opowieści o tym, jak jestem dobry, a jak słaba jest ekstraklasa, nie do końca ta rzeczywistość jest aż tak prosta. Ja tu nie ma afery, bo to są też dorośli, co innego będzie przy Nowym sądzie? No, no, co innego będzie, również dlatego, że wynik wyższy. A to jakbyś wolał? Właśnie się zastanawiam, wiesz co, bo patrzę... No na Zapraszasz ŁKS spektrum... na przykład jako kolejarz, czy... No, no, no. no, to no, no chciałbyś, żeby ŁKS przysłał ci, wiesz, Dzidka, Żuberka... Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. i pięciu juniorów, czy chciałbyś właśnie zagrać z tymi, co grają w lidze? No tam troszeczkę okrojone. ewentualnie. Właśnie o totalnie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo <laughs> y, wydaje mi się, że z jednej strony, jak zapraszasz na obchody, to nie wiem, kto był bardziej atrakcyjny dla... Tych ludzi, dla których były te obchody, czyli pewnie dla lokalnych, dla lokalców, którzy przyszli obejrzeć sobie coś fajnego, event. Czy dla nich bardziej atrakcyjny był, nie wiem, Łukasiak? Czy jednak bardziej atrakcyjny byłby Adam? No, u mają co tydzień. Yy... No nie wiem w sumie, ale wiesz, bo patrzę z perspektywy uks u Czy bym właśnie wolał, żeby mnie oklepali Andreu Arasa i nie wiem, i Pirulo? Czy wolałbym, żeby, żeby przyjechał Didek Jaszczyński na przykład i jakieś inne legendy? No itd. To ja mam tutaj akurat. Bo chciałeś grać z pogonią Szczecin, chciałeś, żeby przyjechała pogoń Szczecin, to przyjechała pogoń Szczecin, a nie przebierańcy w koszulkach. Znaczy ja nie przesądam? Nie przesądam totalnie. Szczególnie, że były przecież wielokrotnie mecze różne, dziwne, yy, nawet z udziałem mocnych ekip, które czasem przysłały tych zawodników z numerem 53 na przykład. I tak to się, tak to się kończyło. Natomiast no, wygląda to na pewno. Ciekawie, interesujące. Jak zderzenie klubu a klasy? Z czołą drużyną ekstraklasy, po prostu. Natomiast to, mówię, to są dorośli. To jest święto Nie wiedzieli, wiedzieli na co się piszą. Natomiast Szymon Belski pisze. Spektakularne zwycięstwo, nowy sącz. Ten mecz piłkarzy i kibice z nowego sącza zapamiętają na długo. Drużyna KS Helena, nowy sącz 13, rozpoczęła swoją ligową kampanię w sposób, który przejdzie do historii w pierwszej kolejce młodzi zawodnicy zwiężyli się z rówieśnikami z Hartu Boże i odnieśli spektakularne zwycięstwo, wygrywając 42 do 0. Od samego początku meczu drużyna KS Helena Nowy Sącz pokazała, że jest w doskonałej formie. Każda akcja przynosiła zagrożenie pod bramką przeciwników, co szybko przełożyło się na imponujący wynik. No i do, no to już jest smutne. 42 do 0 w piłce juniorskiej U13. Jeszcze chwalenie się tym, ale żeśmy tych trzynastolatków. Mm. 42-0. Taka kapela, 13 jest profesjonalna, a o nich wiesz. Artykuł. No to no ty jesteś trenerem młodzieży. Powiedz mi, co ty o tym sądzisz? Jak bardzo to jest patologiczne. Kurde, wiesz co? Na, na kursach od pierwszych zajęć praktycznie mówiłem, że no to zdejmij jednego zawodnika, mm -hmm. żeby trochę podróżować dwóch zawodników, żeby trochę podróżować. wyzwanie, żeby było. Żeby nie? to było faktycznie wyzwanie. A jeszcze taki ten triumfalny ton, to, to, jest, kurde, to jest coś niesamowitego. Dziś niesamowite, fajnie zbiegło, bo e, u, był teraz to... organizowany kongres wiedzy o szkoleniu piłkarskim dzieci. Mówi, żeby nie wygrywać 40 dla 0 W Łodzi. E, był, e, czekaj, zaraz powiem, kto dokładnie. To powiedział, bo tutaj na weszły junior Bartek Lotko był i przedstawiał to, co powiedzieli prelegenci. I no wypowiedzieli się... O, to był dokładnie edukator PZPN-u, Jakub Śpiegowski, który, który był też współorganizatorem całego kongresu. No edukator pzpn czyli generalnie gość, który no coś tam przeczytał pewnie w życiu i coś tam mhm. też zobaczył. Mówi, jak zdarzy wam się wygrać 20-0 w rozgrywkach dziecięcych, to lepiej to przemilczeć i nie dawać o tym znać świata. <grym> to jest wypowiedź z soboty. W niedzielę Nowy Sącz nie zaśnie. 62-0. Dzisiaj Jutro nie musisz iść do szkoły, bo na szczęście jesteś. To jest czterdziaki, czterdziaki, jak ten, ten czterdziłek czterdziłek z brazylion, nie? Ronaldinho. <grym> nie no, dziwny opór, bo bo no, wydaje mi się, że pewne trendy nas docierają. Do pewnych trendów dojrzewamy. Zresztą ostatnio też też widziałem dyskusję na temat tego, że o przecież dzieci i tak sobie liczą wyniki. No i okej, okay, dzieci zawsze sobie liczą wyniki, dzieci zawsze walczą o zwycięstwo. I, i to jest jasne. I dzieciaki będą się kłócić i, i tak dalej. Ale jak dzieci nie mają tabel, nie mają, te wyniki nie są obwieszczane przez trenera i nie są potem pchane w neta. To nawet jak masz turniej, gdzie grasz 10 meczów i przegrasz 8, to te dzieciaki wychodzą na 9 i oczywiście, że liczą gole. Oczywiście, że pamiętają, że przegrali, ale grają jako Mistrzostwo Świata, bo dla nich to jest kolejny mecz turnieju. A w innych okolicznościach, jak liczysz wyniki, tabele, oni przegrają 8 meczów, to już pojadą do domu, bo odpadli w, w fazie grupowej. Dla mnie to jest też. Ta istotna kwestia, że to nie jest tak, że nie ma sposobu. Powiedzmy to z jakiejś rozgrywki ligowej. Może nie możesz się tak zdjąć. No jest po prostu regu regulami. Nie możesz sobie zdjąć dwóch piłkarzy. Ale mm. kiedyś Ryszard Karalus prowadził tą znakomitą Jagiellonię. Tam z citkami i tak dalej. Na Podlasiu nie ma wielu klubów. Sprawdźcie sobie, jaka jest siatka A klas. O b klasach nie będę mówić, bo chyba nie istnieją. No tam chyba było w ogóle, że jest jakaś liga, gdzie są cztery drużyny czy coś takiego. Bardzo mało klubów jest na Podlasiu. Jagielonia grała wtedy ten złoty rocznik no z drużynami naprawdę po wioskach najmniejszych. Ryszard Karalus organizował, dobra, prowadzimy już chłopaki 3-4-0, zwycięstwo mamy, to teraz, żeby się czegoś nauczyli, to strzelamy bramki tylko za szesnastki, albo tylko głową. Wtedy jest jakieś wyzwanie, jakaś forma treningu w tym wszystkim. Nie sądzę, żeby tak było w tym i, i to jest po prostu dało się z tego coś zrobić innego. Natomiast mówię, wiesz, nie mam tu jak bardzo tak pretensji do tego trenera czy, czy coś, no mecz się zdarzy, ale triumfalny ton przy 42-0 u 13. No. O Jezu, no to naprawdę to... Bo no. tak jakbyś, wiesz, urwał kawałek papieru i obwieszczał swoją... Ja jestem taki wielki. Tak, ja jestem mocny. Ja jestem, o, o ile bardziej jestem złożonym bytem niż kartka papieru. Ha, 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 ha. Gdzie papier, a gdzie No brawo, brawo, 42-0 grać. Niesamowite osiągnięcie. Co no, no, Nie, no budzi mój niesmak generalnie, takie, takie napinanie się w mediach społecznościowych wokół piłki młodzieżowej. Wiesz co w ogóle? Tak. Poświęciłem temu środowy tekst, jak chcecie to sobie możecie cały czas przeczytać. Bardzo dużo tak. lajków złapał na Twitterze. Nie wszyscy wierzyli. Leszek podał dalej, więc go czytał na pewno. Wspaniały. Był. Byłem przy tym. Nie wiem, czy zaraz wie... zadam dzisiaj pytanie. No, z się do tak. Za dawno było, tam. Pięć miast w Polsce jest tak, dużych. Jest pięć miast dużych. No. Warszawa jest. Jest Kraków. Jest Poznań, jest Wrocław, jest Łódź. Pięć miast. Te pięć miast ma łącznie około 4,5-5 milionów mieszkańców. Mówię około, bo dodawałem to, ale no nie jestem się na tematyki. Więc między 4,5 a 5 milionów mieszkańców. Jak łatwo policzyć? To jest dużo. To jest bardzo dużo. Dokładnie dużo. Jak, jak myślisz, ile jest zawodników urodzonych w tych pięciu miastach? W kadrze na Euro 2024, która, która była. No, opisałeś po... o tym felietonie, więc. A nie, to wiesz, to tak tylko przemknąłem po tym temacie, więc, więc spokojnie. <sł multifon ideally> <słupanie> Żadnego. Je, jeden poniżej trzydziestki. Jeden poniżej trzydziestki i to jest Adam Buxa, hmm. który urodził się w Krakowie. Poza tym z Poznania jest Salamon i Berszynski, którzy są. No i szczęśliwy z Lewandowski z Warszawy. A? Lewandowski chyba nie. Znaczy urodzony w Warszawie, no ale no generalnie, jakby do czego zmierzałem? Że jeśli chodzi o świat tych akademii, że bardzo się cieszę z tego, na przykład jak Lech buduje swoją akademię, jak ma wielu wychowanków, bo przecież Moder, bo przecież Puchacz i tak dalej, bo wcześniej Kownacki, Linety, Bednary, można wymieniać bardzo długo. I cieszę się, że Legia też wychowuje generalnie ludzi. Czasem się śmiejemy, że Legia, wych Legia wychowuje ludzi. Dla innych klubów, mhm. ale jakiś tam wychowuje. Ma, ma swoje dokonania, ma Sebastiana Szymańskiego, chociażby w reprezentacji Polski i tak dalej. Natomiast nie ma totalnie, praktycznie w kadrze zawodników, którzy przyszli jako siedmiolatkowie do klubu i w nim wytrwali do końca. Nie, ale no wiesz, no, ale jakby wygrali po drodze 42 0 z drużyną z tego boża. Kto wie, to to jednak dużo mówi, nie? nigdy nie wiadomo. No i po, pochyliłem się na tym troszkę. Bo tak naprawdę większość z tych zawodników, którzy trafiają do, do dużych akademii, Marek Wawrzynowski to zresztą wyliczył, że średni wiek to jest około 14 lat. Mhm. Że średni 14-latkowie trafiają do dużej akademii i potem grają w reprezentacji Polski, bo patrzył na reprezentantów Polski. Ci najmłodsi praktycznie wyciągani z innych klubów to 12-13-latkowie. To mniej więcej jest ten okres, kiedy duża akademia bierze chłopaka i potem robi z niego dobrego piłkarza. To trzeba umieć zrobić, oczywiście. To jest, to jest dużo. Zapewnić infrastrukturę, trenerów i tak dalej. Natomiast gdzie są te dzieciaki, które przychodzą do klubu, jak mam 7 lat i do 12 roku życia mają ja, 5 lat? 5 lat są w klubie. To, to trzeba się tym zająć. I ich, ich nie ma. Nie ma ich. Gdzie one są? Gdzie są te dzieci? No i tak sobie myślę, że. trzeba na billboardach. Że w tych rozgrywkach młodzieżowych to mogą błędy być robione. Mogą być błędy robione, skoro są rzesze, naprawdę setki dzieciaków w tych wielkich akademiach. I one są przez 5 lat. W momencie, kiedy najdynamiczniej się rozwijają, ich nie ma potem i one gdzieś znikają. Jedyny jest wyjątek, Lechia jest praktycznie, która przeprowadziła tak Urbańskiego, Kałuzińskiego i Frankowskiego. Trzech reprezentantów, którzy przyszli do Lechia, mieli tam 7-8 lat. Przeszli Lechi do seniorów niemalże, czy tam do seniorów stricte i potem grali mhm. wysoko. Niesamowite. Mhm. Widzę, że absolutnie zaszokowany. Nasz naczelny Wojtek Demusiak też podobnie postrzegał tego tekstu. Podobnie, Zanim mówił po prostu. Mówi, ale tekst. Dzisiaj już nie, zasnę. nie No to jest ważny temat. Mam no, po prostu zjazd energetyczny, bo byliśmy na Summercreepie. I nie spałem prawie wcale. To, że oglądałem do pierwszej nba u to, to nie zmienia faktu. Musiałem. Znaczy, wiem, że nie byłeś zainteresowany tym, bo już to czytałeś. Z... Byłem zainteresowany, to jest naprawdę zmęczony, Kuba. Nie, Słucham, no, przecież... to jest bardzo ciekawy temat. Przyszedł, naprawdę. Wszyscy totalnie śmieszni. Nie, nie Do skomentowałeś 12... nawet tego. Ja nie miałem skomentować. Ja nie mam narzędzi, żeby skomentować. Nie, no czemu jest. To jest ciekawe. Bardzo rzeczywiście nie są przeprowadzani. Gdzie te te transfery dzieci? 12 lat. Gdzie te dzieci? I dorzucałem one-linery, że trzeba billboardy B zrobić. Billboardy. No, Billboardy trzeba. Eee, natomiast generalnie z ruchem jest źle. Że... Znaczy nie tylko z, hol... z ruchem chorych. Możemy przeciąć, ja na chwilę. Możemy. Marcin Gortat. Ajajajaj. Jest mecz. To była wspaniała, wiesz, taka historia w obrazkę. Taki komiks z Marcinem Gortatem. Niesamowita. Ja nie wiem. Ja nie wiem. To wygląda jak było zarejestrowane. Marcin Gortat. Wstałem na Instagrama. Rolkę. Ludzie, z którymi się wychowywałem przez 25 lat na łódzkich bałtach. Zadzwoniłem i skrzyknąłem ekipę na niedzielny meczek piłki nożnej. Na Orliku, jak za dawnych lat. Chłopaki mówią, Marcin, kur, ja nawet już do autobusu nie biegnę, bo boję się, że coś strzeli. W piłkę grali 20 lat temu. To jest pierwsza relacja Marcina, mhm. jest zdjęcie, jak wszyscy się zebrali do grania w znacznikach i w ogóle jest super. Jak zacząłem, to mówię, ja pierwiekam, Marcin, to jest gość. Mhm. Naprawdę bardzo Skrzykną. mi się. Skrzyknął. Skrzyknął przy wydzwoniu chłopaka. Piłka nożna, to jest to. No, naprawdę, bardzo się ucieszyłem, że, że Marcin dbał o to że w ogóle ma tych kumpli z osiedla tak jak, mm -hmm. jak to na bałtach bywa no. na bałtach, jak wydzwonisz kumpli z osiedla to zazwyczaj przyjdą na nie wszyscy bo niektórzy są zakratani no tak ale ci co akurat nie, nie mają dozoru to tam przyjdą wiem bo sam często przychodzę jak ktoś do mnie dzwoni żebym wziął mm -hmm. i przyszedł na Ornik. mówię kurde ciepła relacja fajne mm -hmm. mam nadzieję że będzie z tego viral ale nie przewidziałem nie przewidziałem bo jest relacja druga ludzie dbajcie o siebie i trzy sygnały pogotowia pójdźcie raz czy dwa razy w tygodniu do parku czy na siłownię i zróbcie jakieś podstawowe ćwiczenia dla siebie samego i dla swojego zdrowia. PS. Nasz kolega już po operacji. Zdołowany niestety, ale ma wsparcie od całej grupy bałciarzy. Super, że ma wsparcie od całej grupy bałciarzy. I trzecia relacja. Ja pierdolę. 45 minut meczu i nasz brat zerwał Achillesa. Pogotowie po niego przejechał. Ja nie mogę. Najgorszy jest ten kontrast, bo ostatnie słowa pierwszej relacji. Chłopaki mówią, Marcin, kurwa, ja już nawet do autobusu nie biegnę, bo boję się, że coś strzeli. No słusznie, słusznie. Bo no im wzięło i strzeliło. No kurde, szkoda strasznie w tej całej historii. E, bo powinna stać się wiralem, po prostu, z tym przesłaniem, z tym morałem. No, że tak. wychodzimy, uprawiamy Biegamy, sport. Uprawiamy sport to jest sport, to zdrowie jest. Zawsze można na porliku popykać, do kosza porzucać. Poćwiczyć, popodciągać się, coś porobić. No ale, no, ale ostrożnie. Co Gdyby Marcin Gortat nie dbał, nie uprawiał sportu i nie dbał o swoich starych z to oni nie mieliby teraz kłopotów. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Tu masz bardzo konkretny przykład tego. Jest to moja. Ulubiona y, mikrohistoria. Chyba Instagrama że zainstaluje w końcu. Jeśli tam są takie niesamowite rzeczy, chciałbym zauważyć jedną rzecz. Bo to chodzi o jedną osobę, którą poszedł Achilles? Czy twoim zdaniem tu chodzi o dwie? Że ktoś operacja, jakiś Achilles? Nie, nie, nie. To musi być jedna osoba. Jedna nie nie osoba. wierzę, że no, bo... no, to Dwie też nie. No w każdym razie, może ta osoba. No ty mnie wprowadzisz. Jeśli są zerwane Achillesy, to na ile to jest poważne, na ile to komplikuje ci takie codzienne rutyne życiowe. No opór poważny. Jedna z najpoważniejszych kont. Tak? Czyli na przykład, jeśli jest potrzeba, coś w domu zrobić. Na no masz się taki but gigantyczny dotąd i napierdzasz w tym bucie. Czy są takie zawody, w których to może dość mocno utrudniać życie? Myślę, że każdy nawet jest takim, który ma chwilę z siły utrudniać Czyli życie. generalnie ta osoba będzie miała dość trudno w najbliższych miesiącach z czysto życiowej, twardej, brutalnej perspektywy. Ma całe wsparcie od całej grupy I bałciarzy. ma, ale na szczęście ma całe wsparcie od bałciarskiej ekipy. Myślę, że to bardzo dobrze wyjdzie, że słuchaj, żono, tak, rozwaliłem sobie nogę bo przyszedłem pograć na granulacie. Teraz ja będę przez pół roku mógł pomóc w wielu rzeczach, które mieliśmy zaplanowane. Remont? Nie, musimy odwołać. Nie pojedziemy do twoich teściów. Nie ma opcji. Ale mam wsparcie bałciarzy. Tak, w pracy, no, może mnie zwolnią. No cóż, trudno. Ale mam wsparcie bałciarzy. Bardzo mnie ranisz, bardzo mnie ranisz. Sport amatorski jest super. Zawsze zachęcam. No, ale no, to są twarde argumenty, no. Ja też czasem sobie myślę, co będzie, jak na B-klasie coś mi się wydarzy. I nie będę mógł robić tych rzeczy, które robię, no ale no. Podoba mi się ten drugi post, bo to jest wiesz, ta gradacja. Pierwszy, no do pustej bramki, skrzyknęliśmy się tutaj w tym drugim, że pójdźcie raz czy dwa w tygodniu do parku, do parku poćwiczyć. Pretensje do osoby kontuzjowanej, tak? Przerzucona co, wina. Co ty robisz? Ja co, to, to ty... Jak to ci poszedł, Hillles? To co ty nic nie robisz? Nie, ćwiczy? nie ćwiczysz? No, no tak, Marcin, mówiłem ci, że nie ćwiczę, że ja już raczej nie biegam nawet do autobusu, bo mi coś strzeli. Ale no, no, mówiłeś no, mówiłeś. No, to... nie, nie myślałem o no, że ty mówisz. Serio. Ja pierdykam. Nie, no, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nasz kolega zerwał, w, jak w klejarzu grałem, Achillesa. Paskudna konwencja, paskudna, naprawdę. To, to jest, nie wiem, czy to nie jest najgrubsze ścięgno w ogóle w, w organizmie ludzkim. No i najgrubsze ścięgno, jak ci pójdzie, no to, no, to niedobrze. No. To, to naprawdę niedobrze. I nie za bardzo jest to jakoś inaczej jak wyleczyć, niż po prostu operacja i czas. Bardzo dużo czasu. To nie dobrze. Naprawdę <laughs> myślami jestem przy tym człowieku, który doznał tego. Nie przy dobrych chęciach Marcina Gortata, ale przy tym człowieku, jak on tłumaczy. No, strzelam, że to jest półka wiekowa. Żonie, co się stało? Jeśli jesteście żonaci, to wiecie. Że to nie będzie łatwe. Ech, czyli zdołowany kolega ma wsparcie całej grupy bałciarzy i od siebie. Bardzo dużo. Ja pierdykam. No smutna, smutna bardzo historia. Najgorzej, że no prawdziwa zwyczajnie. Prosty przekaz płynie. Nie uprawiajcie sportu. Nie warto. Ech, jeszcze taki aspekt, który jest jakby tutaj dodatkowy, że Marcin już wcześniej był bohaterem mema. No co jest, chłopaki? Co do zera? Gracie dalej? Co, co jest, chłopaki? Achilles już pozywane. Gracie dalej? Nie gram, Marcin. Marcin jesteś w szpitalu. Nie, nie. <grym>, nie gram, jesteś. W Kurde, szpitalu. Marcin, mamy pozrywane Achillesy, tak. Kurde, ale wiesz co, ja współczę Marcinowi też z, tej, z tego względu że ja często też jestem tym takim dawaj chodź mm -hmm. zagraj poruszamy się ostatnio chyba z 10 osób tak namawiałem bo, bo było lato byśmy jechali gdzieś dawaj, to było do Wrocławia na to pan tam tak tak dawaj fukrami. Fukrami. Ja mówię, nie ja się po prostu rozwalę noga będzie boli. fajnie na pewno sobie rozwalę nogę nie zerwiesz Achillesa dawaj no bo nie zerwiesz Nie ja znam swój organizm no, nie wróciłbym stamtąd ach kurczę no to mogło się zdarzyć mnie mogłem wyciągnąć kogoś i on mógł się zostać poszkodowany i bardzo się boję no bo co no, teraz Idzie weekend, znowu mi się poruszał, powiem, chodźcie, pogramy, ale będzie z tyłu głowy. A co? Nie każdemu na bałutach to pomogło w tym w ostatnich innach. No, a powiem Ci, że ostatnio w ogóle w, u młodego we, we klubie jest tak, że jak się kończy trening, znaczy w sumie już jak trwa trening, gramy sobie rodzice kontra młodsze rodzeństwo, bo zazwyczaj młodsze rodzeństwo czeka na starsze, potem ewentualnie um. następuje zamiana, że starsze czeka na młodsze. No i sobie gramy rodzeństwo i rodzice. I do tej pory wydawało mi się, że ale fajnie, super, rodzice, ruszamy się tu, gramy, pukamy. Teraz już mam taki, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No to jest jednak coś, do czego dobrze być, choćby rozgrzany. jej, ej, ej. nie no, niesamowite, niesamowite. No szkoda, szkoda. Oku. Dobra bassa Marcina Gortata. No, bez, bez wątpliwości. Ech. Ale mówię, bardziej mi tu żal Marcina w sumie. W tej nie, sytuacji. Nie, mi tej osoby, która zerwała, zdecydowanie. Znaczy nie, no nie. Nie bardziej żal niż tej osoby. Te <noise> osoby bym najbardziej żal, bo jej, jej zdrowie ucierpiało. Ale szkoda mi Marcina, w kontekście tego, jak, jak, jak bardzo to poszło dalej, no, 10 tysięcy ludzi widziałem na samym Twitterze, jeśli chodzi o lajeczki, podania dalej, no to jest. Milionowe zasięgi. Mówię, viral, który powinien stać się viralem, że tak. Sport amatorski jest dla wszystkich. Chodźcie na wojska. A jest viralem? Tak. Sport amatorski. Może zniszczyć Ci życie. Krzywdzi. Wy kurczę, my, no, fiści, my, aktywiści, my, ludzie zniszczyli. Naprawdę, bardzo mocno musimy się natrudzić, żeby kogoś wyrwać na wojsko. No to nie. Praca u postaw, nie. nie? Przez lata. Tu nie jeden viral, spalona ziemia. Na nie lata. ma sensu. No i no co, no zadzwoni do kolegi? Powiedz, co ty chcesz? Że ma chwilę żeby to było do, do kolegi. Hmm. Wiesz, co będzie. Ta historia jest już tak głośna, że ona dotarła do żony. No. Gdzie będziesz szedł? Co? A Gortat wyciągnął? Gdzie Co? W śnieżynkach idziesz? Tak? W śnieżynkach idziesz? Pokaż, co tam masz. Co to są śnieżynki? Bo niektórzy pytali, co to za slangy? Turfy, śnieżynki. Turfy. Obuwie tak? na, taki, na taką tą, na sztuczną trawę. A. Na sztuczną trawę, która jest totalnie nieszkodliwa dla zdrowia. Nie, nie, nie. A podoba mi się, bo zbiegło się to jeszcze z dwiema sytuacjami. Ca cała ta opcja. Po pierwsze... Rządowy powstał spot z udziałem między innymi Roberta Lewandowskiego, chyba Kacpra Ubrańskiego i Jakuba Madera, że wracamy na orniki. Będzie więcej orników, będzie więcej sztucznej trawy. Będzie gitara i kolejny młody talent polski zerwał, więc niestety niestety, dwudziestoletni, ten z Parmy. Więc ja nie chcę tutaj dużych kwantyfikatorów, nie chcę ten, ale coś mi tu kurde śmierdzi z tymi orlikami generalnie. I, i nie, z tymi jest sztuczna, przężyłymi. taka z granulatem. To wcale nie jest tak, że noga jest przylepiona, po prostu jak lepa na muchy. Co mówią -much. o w orlikach? No może co? A co następne? Będziemy pytać ortopedów orliki co? Potem serbów będziemy pytać za 90. To są o których się nie pyta. ortopedzi się nie znają. Na tak. nogach. Nie będziemy rozmawiać z ortopedami o tym, jaka jest. Nigdy nie pytaj ortopedy o grę na tej murawia. Tak. Już takie orlikową szczególnie. Bo się nagada. Chorwata mhm. też nie pytaj na szykpalek. Serwa nie pytają, chorwata też nie pyta. Jak nie pytaj. ortopeda będzie mówić, że tak, ale nie I To pomaga. Ech, ciężar, ciężar, naprawdę. Naprawdę duży ciężar, no ale na szczęście wracamy na orliki i będzie, będzie ok. Znaczy, ja nie, nie krytykuję oczywiście orlików, bo są super. Ale wydaje mi się, że trawiaste murawy też będą się przydały jakieś takie dla odmiany, żeby ktoś nie, żył nie, i nie tak. zrywał się co chwila. Ale bo temat, totalnie. Boniek? Zwinie w boniek, wziął i przegrał. No, to pierwszy raz. No tak, generalnie tak. Znaczy, pamiętam, że przegrał Dziś. A nie, nie przegrał, przecież przegrał za kartki. Także nie, nie przegrał, mhm. to spoko. E, przegrał sprawę w sądzie, ale to jeszcze nie jest koniec tej sprawy. Natomiast przeczytam o co jest mm -hmm. i poproszę ciebie o komentarz, bo, bo, ja nie czuję się na siłach. Wpisuję. Proszę. Przegrał w sprawie karnej. Karnej. No, Ważne. Boniek nałapił oskarżony. Ja pierdykam. Ciąg dalszy. Myślisz, w że w Możliwe. Ciekawe, czy już ma tą branzole na nadejście? No, Musimy. To jest ten. Yy... No. Pozdrowy. Elementarz. Ziławy. Sąd, drugi, tak, sąd drugiej instancji uchylił wyrok Sądu pierwszej instancji uniewinniający Zbigniewa Bońka. Poinformował nasz portal, bo to mm -hmm. nasz news. To jest sprawa Rafał Rostkowski kontra Zbigniew Boniek. Początek procesu miał miejsce w 2020, 2020 roku. Przepraszam, chciałem mm -hmm. jakieś cyfry dodawać. W 2020 roku po prostu. I tak dobrze, nie w 2000. Sąd okręgowy przyznał rację Rafałowi Rostkowskiemu, który się odwoływał, wskazał na liczne pomyłki pierwszej instancji. Potwierdził zasadność zarzutów i odesłał sprawę do ponownego mm -hmm. rozpatrzenia. Oczywiście, wirtualna Polska ma w dupie źródła i Gol.pl nazywa golką, no ale trudno. będzie mm -hmm. musieli się do nich zrodzić, żeby napisać. No w końcu do... współpracujemy. <laughs> tak. Gol.pl. Różne scenariusze. Sąd rejonowy może zignorować wnioski Sądu Okręgowego i ponownie uniewinnić Bońka, ale może też go skazać w świetle dowodów, które się pojawiły w drugiej instancji. I teraz zapytacie, o co chodzi? Podstawą oskarżenia była wypowiedź Bońka z lutego 2019. Co ciekawe, to był czas, kiedy jeszcze były grany super puchary w Polsce. To było nie, tak dawno, nie że były super puchary. Bonnie krytykował e, krytykował wówczas Roskowskiego. Nie będę rozmawiał o tym panu. To jest człowiek, który stracił kompletne zaufanie sędziów, chłopaków, z którymi jeździł. To jest człowiek, który jest absolutnie na marginesie. To jest człowiek, który opowiada rzeczy, które jest w ogóle z prawdą, nie mają nic wspólnego. Że tak się troszeczkę można powiedzieć, nawet zeszmacić człowiek, który był w tym środowisku. Natomiast każde jego zdanie jest, że tak powiem, pozbawione jakiejkolwiek prawdy. Jak gdzieś słyszałem, że WARP to powstał dzięki jego jakiejś ingerencji, że kogoś przekonywał, to jest w ogóle nieprawda. I sąd okręgowy uznał, że komentarze były no, że nie prawda. nieuzasadnione i zniesławiały eksperta. I potwierdzono niezbicie, że Rafał Roskowski miał istotny wpływ na implementację systemu VAR w Polsce poprzez publikacje, występy telewizyjne oraz artykuł w magazynie Sędzia wydawanym przez PZPN. I co teraz, Łyso, Wam, burmikarzom? No, chyba tak. No, powiem Ci, że Rafał Roskowski, jak bulterier, poprawda dla siebie, szedł do końca i wywalczył. Ale chciałem zauważyć jedno. Powinniśmy prawnika mieć. Na wszelki upadek. nie są wypow... słowa takie. Jeśli policja może przyjechać na wypowiedź z programu, to powinniśmy mieć prawnika. Zawsze. Tu po prostu powinien stać cały czas prawnik, siedzieć i mówić. Dobra, chłopaki. Dzisiejszego odcinka nie puszczamy. Nie chcę, żeby to się zamieniło w rozmowę pesymisty z optymistą. Ty mówisz, powinien być prawnik, powinien stać, powinien pilnować. Ja się zgadzam. Ale chodzi o program z 2019 roku. Czyli teraz, mamy 2024, przypominam, 5 lat od tego programu, coś tam, coś, za 5 lat. No, co jest, za 5 lat już, no. jak dobrze pójdzie, to będę po 40. Jak, nie wiadomo. Jak źle pójdzie, to nie będę. No właśnie, nie wiadomo co będzie za 5 lat. Więc A. ja jako optymista, okej, okay, procesy mogą się zdarzyć. Każdemu się mogą zdarzyć, ale za 5 lat no, i to możecie. jeszcze odwołania, tu, tego, druga instancja, tak. apelacja. Sracja. No to nie, to jeszcze potrwa, jeszcze potrwa. Zbigniew boju można powiedzieć, że tak sprawiedliwie osądzony, to będzie jeszcze nieprawda. Nie Ale ciekawa sprawa powiem ci, że rzeczywiście tu Rafał Roskowski do, no do gołej ziemi walczył 5 lat o wypowiedź w programie. Dotyczącą wprowadzenia War też. Tak, i to zostało konkretnie udowodnione. To Interesujący jest, um... przypadek medialny, no? No? bo to no? była wypowiedź medialna, zbigniewa Bońka. A sprawia. Jeśli... Będziemy, o, oczywiście, ja tutaj absolutnie popieram pana Rafała, że szedł za swoim, że udowodnił, że pokazał. To jest bardzo ważna kwestia. Ale powiem ci, że gdyby sądy w taki poważny sposób podeszły do wypowiedzi medialnych w przestrzeni medialno-piłkarskiej, to w końcu skończyłoby się to lenistwo w sądach. Nie mają spraw, nic siedzą nie 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 całymi dniami, siedzą nic nie. Natomiast w żaden sposób nie chcę depresjonować ruchów pana Rafała. To było mądre. Dbało siebie o swoje dobre imię i słusznie. Mm. Ale wyobraźmy sobie ten proces, w którym raków Częstochowa pozywa Wojtka Kowalczyka, że oni nie są raków Piździaków, nie tylko są raków Częstochowa. SA. I teraz akcyjna. jest sprawa w sądzie i Wojtek musi tłumaczyć, że czy to jest raków Piździaków, czy to jest raków Częstochowa. Mhm. No, ja byłam ja w traconej pozycji, byłby Kowal, tak mi się wydaje. Eee. A nie wiadomo, nie wiadomo. Przywołałby wyniki. Z tego Tak, sędzia patrzy, No to jest do no, Piszczaków. I tak, dobra, Piszczaków, winnych. Musisz zmienić nazwę. Nie <noise> będzie już Raków Częstochowa. Nowy herb! Nie będę mówił jaki. No, <laughs> tak, dokładnie dokładnie ten. No, interesujący na pewno przypadek. Ja jestem ciekawy, co bardziej bolało Rafała Rostowskiego, bo tutaj są jakby dwa aspekty. Po pierwsze, no, słowa o zeszmaceniu, które są bardzo mocne. No tak. Ale po drugie, właśnie ten wątek war, bo to jest interesujące, że wiesz, pięć lat walki o to, żeby udowodnić, że tak, mój artykuł w magazynie Sędzia, wydawany przez PZP, miał wpływ na to, że poradzono war w Polsce, między innymi. Bo no, poza i determinacji w walce o. Bardzo słuszne. Swoje. Ale tak, trzeba walczyć o siebie o swoje dobre imię. I Brawo. A ja ze Zbigniew Zbigniew Boniek. Widziałem, że ostatnio Cezarego kucharskiego coś tam trąca na. No, nowe procesy mowy na głowie. Ale dobra, no nie, bo dawno nie było. Zbigniew w no. Twitter Watch. Dobrze, co tam słychać? Ultimatum dla reprezentacji. Jakie ultimatum? Eee, ultimatum dla reprezentacji. Dzień Pajam. dobry. Piłka, flaga. Już wiadomo jest OK. Liczę w dwóch meczu na cztery punkty. Sześć punktów to byłoby znakomite. Trzy też jest do zaakceptowania. Dwa lub jeden punkt to będzie biadolenie. Ostatni scenariusz mnie nie interesuje. Wiesz jaki jest ostatni scenariusz? Zero. Tak. Nie interesuje mnie nieaboninka. Ostatni scenariusz jest. Chciałbyś w, w górę? Eee, natomiast tak patrzę. Wobec innych zapytań ciekawskich informuję. Respektuję ustalenia i szczegóły dotyczące rzekomej niegospodarności przy podpisaniu kontraktu sponsorskiego. Podam w odpowiednim czasie. Liczę, że moja pomoc sprawy wyjaśnią, ją, zakończę mniej polityki, więcej faktów i uczciwości. Czyli Zbigniew Boniek de facto nawiązuje do afery, której jeszcze nie umówiliśmy, bo jeszcze jej nie ma, ale zaraz będzie. I dotyczy oczywiście nieprawidłowości przy zawieraniu umów sponsorskich w Polskim Związku Piłki Nożnej, zarządzanym przez Zbigniewa Bońka. Ale to jeszcze trochę do tego. Mhm. Natomiast pierwszy o tym poinformował Cezary Kocharski. Zibi Boniek, witaj w klubie. Mhm. I Zbigniew Boniek odpisał. Chciałbyś, ja grałem w klubach z innej półki. Ukłony z Rzymu. Musisz zmienić informatorów. Mhm. Także tutaj już tylko zajawiamy króciutko, że jeszcze będą A Ja chciałem, że skoro już takie wracamy do pewnych yy, niegdysiejszych cykli, mhm. no to myślę, że będzie to przywitane przez ciebie z takim ukłuciem sentymentu. Byliśmy wtedy młodzi. No i tyle. Jan Tomaszewski. A, co tam. Nie no, wpisałem po prostu Jan Tomaszewski w górę. Wy grzmia coś. Raz, WP. Sport.pl. Meczyki. gol.pl interia, przegląd. Sport TVP. Wszędzie artykuły. Jana Tomaszewskiego. sport.pl Legenda grzmi. Nie powinien. Nie powinien. Kto? Meczyki. Legenda ma radę dla probieża. Musi być. Dobrze. Legenda z radą dla probierze. To był katastrofalny błąd. Stawiajmy no, no nie na niego. Brzmi. Po jaką cholerą to robi? To emocje. Cały czas emocje. To jest dobre. Nie jest łatwe Tomasz Rozdaje karty. Przemyśla emocji. Bardzo się cieszę. A przemysł emocji to duży przemysł. Tak się nie łapie piłki. Jak tu łapie Bartosz Mrozek. Trzeba se kurować. Ale... tego nie widzą. Trudno. A Mateusz Kowalczyk się rozciąga okej. Okay. No. Sama tutaj zerwana z Gortatem. <grym> porządku się rozciąga. A mi się, że to będzie urośnie do takiego w związku faziej. Jak zagrać z Gortatem. A wyszedł z tym, jak na Giercy z Gortatem. Wyszedł z tym, jak na Giercy z Gortatem. O, to, to. Chciałem powiedzieć dla równowagi, że Mateusz Kowalczyk jest absolwentem szkoły Gortata. I reprezentantem Polski. No ciekawe, czy ta dycha jest wypłacona po minucie? W kadrze, czy tylko za samą powołanie? No, w sumie tak, w sumie tak. A, no, zaraz się dowiemy, może kiedyś w końcu. Dobra, Siemy. wszystko? Wszystko, potniemy. Okno transferowe w Polsce trwa dłużej niż w ligach top 5. I to duży atut nasz. Bo bezrobotni? Tak. Mam szansę. No, ja Słyszałeś z o co się wydarzyło? Ja nie znam tego piłkarza. Wiem. Ja też. Co się z stało? Ja też, ale no, miałem jego kartę. Widziałem cały, miałem na Twitterze zawalony Twitter, że taki dobry piłkarz jako Simchen idzie do Gal -Seren. O, widzisz? To właśnie. Jest? No i już wszystko wiesz, dobry piłkarz to jest. Dobry piłkarz. Gdzie I on grał? W Napoli. I tu Bo już. Mistrza zrobił, tak? <laughs> Nie wiem, bez przesady. Miałem jego kartę, że FIFA miała dużo jego overalla. O Simchen, to był napastnik Napoli. I był tak dobry, że wszyscy go chcieli. Tu PSG, tu Manchester United, tu Manchester City. No nie wszyscy. Nie różnicy w... między Manchesterem i United a Van Ale też mocne kluby go chciały. Pe no PSG to też nie. No różne inne mocne kluby. Nie wiem, jakie są mocne kluby teraz. Na pewno nie Barcelona. A jak Amsterdam. Chociaż teraz tak, ale to siłą przyjaźni. Tak. No mocne kluby go chciały. O trwała, okienku trwała. trwała saga. A jak z Panterdam. <słysk> Deportivo La Chiqueno. Ale yy, grał o sim dobrze, dużo goli strzelał, miał charakterystyczne uczesanie i w ogóle no, bardzo ciekawe rzeczy się działy. I jak to napastnik dobry w Napoli, taki napastnik, który mówi jestem dobry, jestem w Napoli, chciałbym teraz gdzieś pograć w piłkę w dobrym miejscu. A nie na tym A nie w, waszym. nie w Napoli. to, to jak nie będzie... Trochę tak grać na kupie kamieni. No i ten właściciel Napoli już wcześniej to przerał wielokrotnie. Z Jiguainem, z Milikiem i tak no. dalej. Było dużo dobrych napastników w Napolu, którzy z czasem dojrzewali do tego, że są też fajne miasta. <noise> jest, jest oczywiście Napol, ale są też fajne miasta, w których można żyć i na przykład oddychać powietrzem w tych innych miastach. No i Osimchen przez całe lato już był o krok. Już był o, o za dwunasta. Już papiery tylko zostały do podpisania z Simchenowi. Mm -hmm. No i tak długo to trwało, że się skończyło okienko. I o Simchen został trochę na lodzie, bo się okazało, że był przymierzany do wszystkich klubów świata, mm -hmm. że już się wydawało, że podpisze kontrakty z tymi wszystkimi klubami Loma. świata. A nie wiem, nawet niedużo, 25. No i potem, jak już, jak już się pokończyły okienka, to została tylko Turcja. I go wypożyczyło Galata w Stambuł. Po no. to, żeby nie siedział na ławce, bo w Napoli mi powiedzieli. Będziesz jak Milik, będziesz jak Milik, będziesz nam ten, pompował piłki. No może nic nie stanie, jak pół roku po gra w Turcji. Pamiętam się. How Chelsea and Saudi target Victor Simchen, ended up at jest trzy kropki. Dobrze, niech się dzieje, niech piątek tego nauczę jak grać w piłkę. Ciekawe, jak Chelsea teraz bierze skład, jak nie kupilił Simhena. Mhm. Zostałem już tylko 86 zawodników. A jeszcze który zerwiech Lesana, grze z Gortatem. No to będzie dramat, To nie dramat. Ale nie jest. Z... A, to jest jeden z tych transferów, które były. A polskie kluby też dokonały transferów różnych. No, dużo nas oznaczyliście przy transferze skrzydłowego do Jagiellonii Białystok. Mm -hmm. Zalepili tą dziurę, która była w ofensywie. Mieli sześciu, teraz mają siedmiu. To jest szczęśliwa cyfra. Tak. jest gotowa, by iść po wszystko. Ja się wręcz zastanawiam, no bo trochę mniej żartując, mają już skrzydłowych w Nie. Mają dużo. <noise> Jeśli ten gość jest skrzydłowym, a tak. Jest anonsowany w tym momencie, to nie wiem, czy to jest dobry ruch, ale może mają na niego pomysł na jako jakiegoś bocznego obrońcę czy wahadłowego. Nie wiem, ale ja bym poszedł tak kontrowersyjnie. Nie chcę kupić obrońca do bronienia. Oni już sprzedali tego, oddali w ogóle chyba tego chłopa ze Stopera. Już oddali? Tak. Dopiero co był i no już... Był. Był, już go nie, no, nie ma. To jest ciekawy transfer, co? Czekaj. Ajaj. Przypomnę, że to był gość, Zaraz znajdę, jak on się nazywa, bo tak z głowy nie, nie pamiętam, z telefonu to tak. A kupili Cezarego Polaka. No i w końcu, brawo. Obrońca, ale ofensywnie usposobiony. Także, także na spokojnie. Ubiegli Wisła, Kraków. Wisła, Ten... Polak, tu Wisła, bam, bam, bam. To odejście. Departures. Departures. To jest... Baradam, 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 baradam gram na czas. Jetmir Haliti. Już, to gdzie Haliti jest? On no, ma przejść. Pisze ja jeszcze na ja. pewności, ale Jetmir Haliti, środkowy obrońca, który dobrze gra piłką. Dobrze wyprowadza. No ja rozumiem, to znaczy kojarzę Jetmir Haliti. Mlada Bolesław. Jest no, łączony okay. z Mladą Bolesław. Nie wiem na jakim to jest etapie, no, ale pogłoski, czy przyjdzie Jetmir Haliti. Co ja bym się nie zdziwił. Widziałem już takie transfery. Był taki gościu sprowadzony przez raków z miedzi. Maxima Zagrał w super pucharze. Tak dobrze, że go wzięli tam do Portugalii. No i ta sama sytuacja z Jetmirem Halitim, który no tak świetnie wyprowadza piłkę, że będzie playmakerem w Mladzie Bolesław. Po prostu dziesiątka. A, jestem... A w Jagiellonii może poszukają w końcu jakiegoś stopera. Jestem rozżony, bo gdyby Jetmire Halitim zaliczył występ w Super Pucharze, to może by jeszcze wyżej poszedł niż do Mlady Nie wróci za to w Wdowik. No. Nie wiadomo czemu. czemu. Podoba mi się ta pierwsza wersja. Pierwsza wersja była fajna, efektowna. Tak, tak. Że Wdowik przeczytał komentarze, że się odbił i stwierdził, co? Ja się odbiłem? wam no, Nie pozwolę Marcinowi Cyferki się, obra się obrażać siebie. Mnie obrażać Marcinowi Cyferki. Ale Wdowik powiedział, że to tak nie do końca jednak. No I nie wiadomo komu wierzyć. Eee, to gdzieś tam wiesz. W każdym razie to, no, więcej sensu ma to, że wygrał w drugiej decyzji w Hanowerze niż kolejny sezon w Ekstraklasie. Po prostu. To dobry ruch. Tak. Eee, co jeszcze z transferów? Na polskim rynku się dzieje non-stop. No, przede wszystkim na polskim rynku to jest jeden transfer. Olsen oddany za darmo przez Śląsk Wrocław. Rozwiązana umowa i Olsen, do niedawna kapitan Śląska Wrocław, został oddany za darmo. I panuje wielkie poruszenie we Wrocławiu. Jak to jest, że masz Olsena, który przed chwilą. A potem był, go nie masz. A potem go nie masz i to za darmo. Rozwiązuje z nim kontrakt i on idzie do. Dinama, pokarasz. I co to jest? Cóż... Sięgna Achillesa? Czy dzisiaj jest jak? W każdym razie jest duża grupa oburzonych, że nawet, nie, wiem, nie, możemy za niego jakieś kasy skasować. O co chodzi? Dlaczego on tak po prostu odchodzi? Ale są też tacy, którzy mówią: no nie no, może Jacek Magiera zaczął patrzeć na kontrakty i chciał się pozbyć Klimali. Ale Klimali się nie może pozbyć, bo nikt tego nie chce kontraktu. No to pozbył się kogoś innego. A przy tym to nie jest tak, że w środku pola, we Wrocławiu. Pod nią obecności Olsena nie ma kim grać, więc wiesz, no masz Rejczyka. Musisz, musisz nim grać, a nie teraz z Olsenem. Także Śląsk może uznał, że dobra, mistrza to my i tak teraz nie zrobimy, to może pograjmy tymi młodymi bardziej, niż dość drogim Olsenem, ale absolutnie nie tak drogim jak Klimas. Czy Jacek Magiera to nie punktuje na poziomie kamera Kieresia. Jacek Magiera jest jedynym trenerem w lidze, który jeszcze nie wygrał meczu, znaczy Śląsk nie wygrał meczu. Mhm. To niedobrze zależy jak na kogo. <noise> Kapibary skorzystają. No ale za to przynajmniej Klimala. ktoś naciskał. Tak. On z e... tym świerczokiem to niezły duet, tak z 5 lat temu mogliby stworzyć. No kurde. Klimala świerczok? Kurde. Powiedział Jacek Magiera o y, Jakubie świerczoku, że widać zaległości, ale piłkarsko się broni. Co klasyczny świerczok? Szczerze mówiąc, dla mnie to nawet nie jest kontrowersyjny ruch. Ja wiem, że ostatnio grał w trzeciej lizy japońskiej. Po pierwsze, to jest mocna liga teraz. Liga Zrobiła postęp. Po drugie, ja już widziałem świerczaka chyba za dwa razy. Jakiegoś zakopanego, że nie grał, a później przychodził i w tej lidze strzelał bramki z połowy. Więc ja mam dużo większe zaufanie do świerczaka niż do Klimali. Bo świerczok zawsze umiał grać w piłka w tej Lidze. Jak chcesz się wypromować, jak chcesz wypromować skrzydłowego, to wysyłaj go nie do Belgii, nie do Holandii. No do... Wyślij go do Ekstraklasy, Będzie jedynym gościem, który umiedry. Do Belgii na Będzie no tak błyszczał. I Świerczak tak samo, no po prostu umie grać, to zrobi różnicę, że umie grać. A Klimala to zawsze był taki bardziej do i tak dalej, a tacy, takich już mamy. Nie mamy tych, co umieją coś więcej zrobić niż kopnąć z Zastanawiam się tylko, czy dobrze się dzieje, że masz na kontrakcie kiedyś niezłego snajpera, który miał niby trochę trudniejszy charakter, ale my go na pewno naprawimy i będzie dużo dla nas strzelał, ale nie chce odejść, choć go wypychamy. I ściągasz drugiego kiedyś naprawdę dobrego snajpera, który może i ma trochę trudny charakter, ale my go naprawimy i u nas będzie szczera. Mm, no rozumiem. Czy się nie okaże, że zimą Jacek Magiera w telewizji, nie drugim napastnikiem jest ten. Jak on się nazywa? jest dużo młodszy. On miał jeszcze potencjał sprzedażowy, więc płacąc mu kontrakt, musisz wziąć to pod uwagę, że jako klub możesz na nim zarobić. Świeczok, po prostu gościu i teraz do grania. Już nigdzie nie pójdzie za duże pieniądze. Junior Rejamba jest napastnikiem, który jest rozpatrywany jako zastępstwo dla napastnika numer jeden, którym jest Sebastian Miszek. Tak. A, zacznijmy. Jakie jeszcze transfery? Ciekawe były. Jest. A, W. Pan Chińczyk w Radomiaku. Koniec. No jest Pan Chińczyk w Radomiaku. W sumie w Civi ma niezłe. Poczekaj, masz zagra. Stworzy. No i oczywiście są też liczne transfery w Częstochowie, out, in, ale to... Niech sobie zrobią coś. Tak, poczekamy, poczekamy. O Rakowie pewnie pogadamy sobie trochę dłużej, jak coś się wreszcie wydarza. Tak. Jak na przykład zacznie grać w piłkę Raków, to wtedy pogadamy. Co, szybkie ogłoszenie. To najbliższy wtorek Paweł Paczul będzie, we wtorek. SMS. Razem z Julkiem go przepytacie chyba w Q&A po prostu. Także tak jeśli będziecie mieli jakieś pytania do Pawła Paczula, no to zapraszamy na wtorek na 8.30. Kuba i Julek. Będą po prostu rozmawiać z Pawem i go maglować. Ja będę odsypiał oglądanie tak. filmiku o Alenie Iversonie na kanale Debit. Polecam serdecznie. Bardzo lubię. Leszek się udaje na zasłużony urlop, a my wraz z Julkiem postaramy się wydusić z spaczula parę odpowiedzi na pytania, na które do tej pory nie odpowiadał. czyli na przykład, czy grał kiedyś kosza z Markiem Gordatem? Bo ja znam kogoś, kto grał. A nie poszedł ci sięgnąć? Nie, ale grałem też w piłkę z Marcinem Gordatem. Nie poszedł ci sięgnąć? Nie, nie. E, natomiast boję się mówić więcej, żeby nie kusić losu. W niedzielę mamy ważny mecz z rezerwami Kasu Konstantynów i mm. chciałbym go skończyć zdrów. Więc nie zapraszaj Marcina Gordata. <laughs> tak. Tak, pewnie trzeba to zrobić. No dobra. Komentarze? Komentarze, tak. To ja biorę najpierw piątkowe. Teraz jeszcze przepraszam pana magistra Bartosiaka. Tak jest. Powiedział, że Larry Bird jest w tamtej ekipie. We wtorek jakby nie wyjaśniłem tego w pełni, więc dzisiaj no to wiesz. Przy, przypomnę, że znajomy dziennikarz, ceniony dziennikarz, znany, którym bardzo ufam, Wrzucił, że Larry Bert, znaczy, że Jacek Bartosiak wymieniał zawodników tworzących wielki Celtic lat 80., wymienił Parisza, McHala i tego jasnego skrzydłowego. I bardzo wiele osób z tego żartowało pod tym tweetem. Ja też żartowałem z tego pod tym tweetem. A dopiero później, kilka godzin później, ktoś napisał, że tam na początku był wymieniony Bert. Jakoś mm. nie wiem, czy ciszej, czy coś, ale że był Bert, Paris, McHale. Bert został nazwany dziadem swoją drogą. Tak? nazwany tak. <grym> dziadem. <grym> że tam ekipa starych dziadów: Bert, McHale, Paris i ten niski, jasny skrzydł. Okay. Natomiast no, padły te słowa, więc kajam się, przepraszam, powinienem to przesłuchać, zweryfikować, zaufałem. Ja też przepraszam, bo nie sprawdziłem tego, a też mogłem to zrobić. Tym samym dajemy, daję sobie przynajmniej e, absolutny szlaban na żartowanie z pana, a pan, z doktora Bartosiaka. Ja też sobie daję takie I szlaban... dlatego nie będę żartował z tych słów o Lebronie, które powiedział, że przepycha mecze i niestety tym samym musicie wybaczyć, ale konkurs jest niedoszły, bo wiązałby się z żartowaniem z doktora Bartosiaka. Wszystko moja wina. No ale e, tyle osób z tego żartowało, że myślałem, że wszyscy przysłuchali. E, ja nie słuchałem tej wypowiedzi na żywo. Zaufałem e, ludziom, którym. Wydaje mi się, że nadal warto ufać mu wszystko. Pierdoła, tak naprawdę. No, to ty masz piątkowe. Tak, Michał S. Łatwo się wam krytykuje, Grabarę. On przecież mówił z głowy, a wy z telefonu. To był Michał S., tak? Już to naprawdę ADF 960. Michael Mayo nie otrzymując powołania do reprezentacji, został z językiem polskim, jak Himizbach z angielskim. Shortyacz. Wnętrze pewnego Chevroleta Cruze sunącego ulicami Łodzi. Tato, czemu nazwaliście moich braci akurat takimi imionami? Synu, te imiona dobrze nam się kojarzyły. Z ważnymi dla nas osobami. Dzięki tato. Nie ma za co. Kazimierz Moska Lolkiewicz. <grym> o, trener Kazimierz, to jest coś. Człowiek z segmentu. Puchary europejskie są świetne. To dobra zabawa, nawet dla najmłodszych. I są przystępne cenowo. Wystarczy się nie skompromitować i wygrać jeden dwumecz, kiedy mm. jesteś mistrzem Polski. Bardzo mnie cieszy współpraca z UEFA. Dostępność i dobra zabawa to podstawa tej działalności. <laughs> przystępne cenowo, buty to jest mhm. top. Macieku, panowie, my już wszystko w Płocku mamy. Wszystko, czego człowiekowi może w życiu brakować. Nawet są chodniki, trotuary i place zabaw. Może remont ulicy Chopana się przeciąga. Może szpital miejski wygląda jakby przed chwilą. Grał w czasie honoru. Może jeden z basenów co chwilę się zamyka, bo jest trapiony przez problemy techniczne. Może w ZO przydałby się remont. Ale jedno nie może czekać. Ekstraklasa nie może czekać na płock. No. Michał Gruszczyński. Najlepsze jest to, że buty szaka do koszykówki w CCC mają rozmiarówkę do 48. Czytałem komentarz ludzi grających w Kosza, że z tego rozmiaru wyrastali w wieku 14 lat. No to są buty dla dzieci, żeby były przystępne cenowo. Marcin Smyk. No wszyscy wiemy, to jest odnośnie meczu Wisła-Brugia. No i wszyscy wiemy, że na zinia powinien zejść w 45, a nie wchodzić. Maciej tutaj. Dwumecz Wisły-Sterkle to najlepsze, co mogły spotkać starych rankingarzy. Nie mieli większych szans na awans. Przegrali wysoko pierwszy mecz. Żeby w drugim wygrać, dopisać punkty za zwycięstwo do dorobku Polaków w UEFA, a nie dwa razy przegrać nisko z cieniem nadziei. Piękna przygoda w Europie, a teraz czas na kotwicę, Kołobrzeg. Oczywiście remis Wisła-Kraków jest fenomenalny. No... A, piękne, piękne, ale to faktycznie takie 0,1, potem 0,2 albo 1,2, potem to by były, była lipa. E, ja mam z wtorkowego poranka, gdzie był z nami Piotrek Koźmiński. E, i... Nasz nowy kolega redakcyjny z GOLPER. Marek czy Marek 9757 Pierwsza minuta programu, chłopaki przepraszają Bartosiaka. Mina Piotrka, w co ja się kurwa wpakowałem? Ciekawe jak długo potrwa ta współpraca. No, na pewno Piotrka pewne rzeczy mogą zaskoczyć, tak samo jak y, chyba postać Władarskiego. mimo wszystko. Była, na no, pewno Piotrek jest osobą, która nie musi przepraszać jasków Bartosiaków tego świata. Tak i to, to duża... Zaleta. Adamo, mięso jest. Hałda obraniowa? Jest. Szydera i szkalowanie? Jest. Legnica już nadrobione. Oficjalnie Piotr zdał test czatu. Witamy na pokładzie. Tak jest, bardzo fajne. Myślę, że trochę. Kto wie, może ta współpraca? Piotrka, z nami. Pokażę Piotrka od nowej strony. Innej. Będzie jakimś wyzwaniem. Mm -hmm. Może jakiś uruchomi w nim rzeczy takie, których sam się nie podejrzewał. Na jego zgubę. Może będzie jeździł po całym świecie, robił wywiady z tobą, bo to też jest bardzo możliwe. E, jakkolwiek będzie, Siemano Piotrek, fajnie, że jesteś Samuel Salami. Co się stało pod legnicą? Wiktor Bogart zrezygnował z pobytu za granicą. O! No. No. Może użyjemy? O, patrzula, bo patrzula wie, co się stało pod legnicą. I nawet pewnie wie, co się stało pod legnicą, to mhm. drugie. Więc go zapytamy i mu powiemy, że Wiktor Bogazer znalazł pobytu za granicą. To to będzie, mhm. e, będzie do, do wykorzystania. Dziękujemy Samuel Salami. E, I dalej. O, ten komentarz jest ważny. KBD 87. Chłopaki. Masz to? Nie. Poruszamy... Porszacie czasem temat żużla w programach, więc zabieram wam historię. Tak, tak, to miałem. To. W niedzielę rozgrywane były równolegle mecze o wejście do półfinału żużlowej Ekstraligi. Jako że awans walczy z sześć drużyn, to wymyślili, że wchodzą trzej zwycięzcy meczów i ten, który przegrał najmniej lucky loser. Walka o to miano, przez cały mecz toczyła się pomiędzy Grudziądzem, który przegrywał z Wrocławiem, a Toruniem, który przegrywał z Gorzowem. Decydował ostatni bieg. Speaker na stadionie w Grudziądzu podał wynik meczu w Toruniu, a kibice wybuchnęli radością. Historyczny awans Grudziądza do strefy medalowej. Tylko, że nie. Nie wiadomo, czy ktoś oszukał speakera, czy ten coś źle sprawdził, ale końcowe wyniki premiowały Toruń. Zdobyli tyle samo punktów co grudziąc, ale awansowali przez wyższe miejsce w fazie zasadniczej. I tak z obrazu cieszących się 7 tysięcy ludzi, w minutę przeszliśmy do kompletnej ciszy i płaczących dzieci na ekranie. Myślę, że to wartościowa historia. Przecież wszyscy jesteśmy czasem grudziąc za nami, a rzeczywistość największych wróg potrafi nas zweryfikować w chwilę. Grudziąc to prawda, jest. Spałem kiedyś na, na stadionie w grudziącu. O! Tam jest taki hotel. Najtańsze pokoje, jakie kiedykolwiek widziałem, tak w ostatnich latach, to właśnie yy, w takim czymś, w zasadzie to nie są pokoje, to są takie, takie kantorki dla wf tylko że z łóżkami. Mm -hmm, Spałem mm -hmm. tam, wyspałem się. Także do Grudziądza mam rzeczywiście ciepłą myśl, ale no to nie jest miejsce rozpieszczane przez rzeczywistość. Kolejny dowód. Byliśmy w Grudziądzu na Olimpii u trenera Polski. źle się skończyło. Ani Olimpia, ani Ten Puska nie są w ekstraklasie na ten moment, ale trzymamy oczywiście za nich. Ciąg jak jest, za wszystkie, wszystkie osoby, które odwiedziliśmy. <słysk> tak. Rzadko to daje jakikolwiek efekt, ale no trzymamy się, na pewno. Ja mam jeszcze jedno. Nie mam racji. Pod naszym Q&A gdzie w końcu odpisałem na wszystkie komentarze. Bo wcześniej miałem tam prawie wszystkie, a teraz już wszystkie. Odpisywałem podczas jazdy na sam ryb. I tutaj jest świetna, absolutnie świetne, dzieliłem się już z Tobą, z Mateuszem, z Julkiem sposób na Życzenia. Czego mm, można komuś tak. życzyć? Jak można się z kimś pożegnać? I tutaj nie mam racji. Serdeczne dzięki. Oby jak najmniej cierpienia. I to jest prawdziwe, możesz komuś życzyć tam wszystkiego dobrego, i tak. No to jest tak. pis na wodę, fotomon. No, no, no. A jak najmniej cierpienia, zdrówka. Tu jest, tak zdrówka, no jasne. A jak najmniej cierpienia, no, zakłada cierpienie, zakłada istnienie rzeczywistości, ale życzy ci jak najmniej. Piękne, piękne życzenia, jedne z piękniejszych. Myślę, że tak będę teraz składał ludziom. No to jak najmniej cierpienia z okazji tych urodzin. Już podziękuję awansem i życzymy wam na najbliższy tydzień. Jak, jak nie, najmniej cierpienia. Nie, jak najmniej cierpienia. Eee, Piotrkowska 79, wreszcie. Papo to chodzi. Bardzo tęskniliśmy. Jeszcze szkoda, że Jacek akurat wyjechał, bo jest z Jacekiem też tęskny. Tak. Ale jak, jak wróci, to na pewno się wyściskamy. Eee, sponsorem naszego kanału jest BetClick. Eee, kod Tetrycy. Kod Tetrycy. Gwarantuje grę, grę bez podatku, czyli eee, o 13,6% eee, więcej. Tak, macie w opisie wy... szczegóły tej promocji. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie bo hazard wiąże się z ryzykiem. Tak jest. I to nie jest formułka, tylko tak naprawdę jest. się tak. wiąże i o tym trzeba pamiętać obstawiając. E, dziękuję Mateuszowi, który nas e, zmontował, zrealizował. No niespodzianki. Mamy. Nagraliśmy na samym Tripie. Tak. myśmy na samym Tripie pracowaliśmy. Wszyscy na samym Tripie sobie odpoczywali. A my też, ale pod pretekstem, że nagrywamy. Dzięki temu odpoczęliśmy podwójnie, bo nagraliśmy i odpoczęliśmy. Tak, ale trzeba teraz spokojnie poczekać, bo naprawdę jest chaotyczny materiał i Mati jak zawsze będzie miał dużo pracy. Zapraszamy Was też do oglądania shortsów. Podoba tak. mi się, że niektóre z nich zostały potraktowane na poważnie. Tak ciś nie przyjmuję piłki w B-klasie. Nie? Nie, jednak nie. Nie, nie przyjmuję się tak? No nie, nigdy nie grałem w B-klasie w tym tygodniu Nie są kupowane piłki? Nie, prawdopodobnie nie. nie. Także nie wiem jak, to, jak to będzie dalej. I to chyba tyle. Na co zapraszamy? Na poniedziałkowe Uniwersum Kadry i na, na wtorkowy poranek z Pawłem, o którym już wspominałeś. Tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki. Jeśli zawiedliśmy, to przepraszamy, ale jesteśmy po bardzo długiej podróży. Bardzo długiej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. NBA, się